Der Herr Jesus, unser großer hoher Priester. Pan Jezus, nasz najwyższy kapłan. Das ist unser Thema für heute. Taki jest temat na dzisiaj. Und wir wollen zuerst etwas lesen aus Hebräer 2. I przeczytajmy najpierw z listu do Hebrajczyków z drugiego rozdziału. Hebräer 2, Vers 10. Dziesiąty wiersz. Hebrajczyków, drugi rozdział, dziesiąty wiersz. Und dann Vers 16 bis 18. Przystało bowiem, aby ten, dla którego i przez którego istnieje wszystko, który przywiódł do chwały wielu synów, sprawcę ich zbawienia uczynił doskonałym przez cierpienia. Und dann Vers 16 bis Vers 18. A następnie od 16 do 18 wiersza. Bo przecież ujmuje się on nie za aniołami, lecz ujmuje się za potomstwem Abrahama. Dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby mógł zostać miłosiernym i wiernym arcykapłanem przed Bogiem dla przebłagania go za grzechy ludu. A że sam przeszedł przez cierpienie i próby, może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą. Der Hebräerbrief richtet sich an solche, die sich zu dem Herrn Jesus bekannten. List do Hebrajczyków kieruje się do takich ludzi, którzy przyznawali się do Pana Jezusa. Und es wird zunächst vorausgesetzt, dass ihr Bekenntnis auch echt ist. I od razu jest tutaj założenie, że ich wyznanie jest szczere, prawdziwe. Nur wenn sich offenbar zeigt, dass ihr Bekenntnis nicht echt ist, i tylko wtedy, jeżeli jawnie się to objawi, że ich wyznanie nie jest prawdziwe, bis es soweit ist, wird vorausgesetzt, ihr Bekenntnis ist echt. To do tego momentu zawsze jest zakładane, że ich wyznanie jest zawsze prawdziwe, szczere. Wenn in diesem Brief von Sünde gesprochen wird, nawet jeśli w tym liście mowa jest o grzechu, dann ist der Abfall vom Christentum gemeint. To mowa jest tutaj o tym odchyleniu się, odpadnięciu od chrześcijaństwa. Da waren eben solche, die sich zu dem Herrn Jesus bekannten. Bo byli mianowicie tacy, którzy przyznawali się do Pana Jezusa. Sie gingen den christlichen Weg mit. Oni szli razem z wszystkimi innymi chrześcijańską drogą. Und der Brief setzt zunächst voraus, dass sie auch Leben aus Gott haben. I ten list najpierw zakładał, że oni rzeczywiście posiadali życie z Boga. Aber wenn sich dann jemand abwendet vom Christentum, ale gdy później ktoś się odwracał od chrześcijaństwa, einer der gehört hat, dass in dem Herrn Jesus das Heil ist, ktoś taki, który na początku tylko słyszał, że w Jezusie Chrystusie jest zbawienie, einer der geschmeckt hat, welchen Segen es in dem Herrn Jesus gibt, ktoś taki, który to zasmakował, jakiego rodzaju błogosławieństwo jest w Jezusie Chrystusie, und sich jetzt abwendet und sagt, nein, den brauche ich nicht, i teraz się odwraca, mówiąc, nie, tego ja nie potrzebuję, dann wird er sehr, sehr ernst angesprochen. To do takiego człowieka skierowane są bardzo, bardzo poważne słowa. Dieser Brief, der sieht uns auf dem Weg durch die Wüste. Cały ten list ogląda nas, jak idziemy po tej drodze życia przez pustynię. Auf dem Weg über diese Erde, wo es Schwierigkeiten gibt. Idąc po tej drodze tutaj po ziemi, na której są różne trudności. Und diese Hebräer hatten viele Schwierigkeiten. I ci Hebrajczycy przeżyli wiele różnych trudności. Sie hatten Schwierigkeiten von außen. Oni mieli trudności przeżywane z zewnątrz. Das waren Verfolgungen. Mianowicie prześladowania, które ich dotykały. Das war, dass man ihnen ihr Eigentum wegnahm. Nawet do tego dochodzące, że rabowano ich własność. Das sind Schwierigkeiten von außen. I to wszystko są trudności przychodzące z zewnątrz.
Aber sie hatten auch Schwierigkeiten im Inneren. Ale również mieli trudności w swoim wnętrzu. Und das war die Gefahr, wieder zurückzukehren zum Judentum. I one właśnie stanowiły te wielkie niebezpieczeństwo, żeby odwrócić się i wrócić z powrotem do życia w tym systemie żydowskim. Und wenn wir diesen Brief für uns nun nehmen wollen, jeżeli teraz my chcemy dla siebie samych wziąć ten list, dann wissen wir sind auch auf dem Weg über diese Erde, to też możemy wiedzieć, że my jesteśmy na tej drodze przez ziemię. Wir gehen dem himmlischen Ziel entgegen, i my idziemy w kierunku tego niebiańskiego celu. Und auf diesem Weg gibt es Schwierigkeiten von außen. I na tej drodze doświadczamy tych trudności z zewnątrz. Anfechtungen, Probleme, die von außen an uns herankommen. Ataki i różne problemy z zewnątrz przychodzące na nas. Vielleicht nicht so sehr Verfolgungen. Może nie tak bardzo prześladowania. Aber doch, dass man uns verachtet, unseres Glaubens wegen. Ale może tak się zdarzać, że doświadczamy pogardy tylko z tego powodu, że mamy taką, a nie inną drogę wiary. Oder es kommen andere Schwierigkeiten von außen, Krankheiten. Albo pojawiają się inne trudności zewnętrzne, takie jak choroby. Aber es gibt auch Schwierigkeiten im Inneren. Ale przecież również istnieją trudności we wnętrzu. Andere Dinge, die uns auf einmal wichtiger werden wollen als der Herr Jesus. Inne rzeczy, które nagle chcą dla nas stać się ważniejsze niż sam Pan Jezus. Und da brauchen wir auf diesem Weg die Hilfe unseres Herrn. I na tej drodze my właśnie potrzebujemy pomocy naszego Pana. Und deshalb haben wir ihn als den großen hohen Priester im Himmel. I dlatego to my właśnie posiadamy go jako tego wielkiego arcykapłana tam w niebie. Und er ist da, um uns auf unserem Weg zu helfen. I on jest do naszej dyspozycji, aby nam pomagać na naszej drodze. Er kommt uns zu Hilfe in den Schwierigkeiten, die von außen auf uns zukommen. On nam przychodzi zawsze z pomocą, gdy nas atakują trudności z zewnątrz. Aber er kommt uns auch zu Hilfe in den Schwierigkeiten, die aus dem Inneren kommen. Ale również przychodzi nam z pomocą, gdy pojawiają się trudności z wnętrza. Und es ist die große Absicht des Schreibers dieses Briefes, i to właśnie jest tym wielkim zamiarem tego pisarza, tego listu, den Herrn Jesus groß zu machen für uns. Pana Jezusa przedstawić jako wielkiego dla nas. Immer wieder zeigt er, der Herr Jesus ist besser und größer als alles andere. Ciągle na nowo on nam go przedstawia, że Pan Jezus jest lepszy i większy niż wszystko inne. Und wenn er vor uns steht als der hohe Priester, i gdy on tak przed nami jest teraz postawiony jako ten arcykapłan, dann werden wir finden, er ist größer als Aaron. To będziemy to mogli zobaczyć, że on jest większym niż był Aaron. Wenn schon der Herr Jesus vorgestellt wird, größer als Aaron? Nawet jeśli Pan Jezus jest przedstawiony jako większy niż Aaron, größer als Mose? Większy niż Mojżesz, größer als die Engel? Większy niż wszyscy aniołowie. Wie viel mehr ist er größer als das, was uns heute oft so wichtig ist. To o ile większym on jest nad wszelkimi rzeczami, które w dzisiejszych czasach nam wydają się dużymi. Wir sind also als solche, die zu Gott gehören, auf dem Weg über diese Erde. A więc my jesteśmy takimi, którzy należą do Boga, idąc drogą tutaj na ziemi. Davon haben wir in Vers 10 gelesen. O tym czytaliśmy w wierszu 10. Es geht darum, dass Söhne zur Herrlichkeit gebracht werden. To właśnie chodzi o to, aby synowie byli wprowadzeni do chwały. Ihr Lieben, das ist der Weg, auf dem der Gläubige sich befindet. Umiłowani, to właśnie jest droga, na której człowiek wierzący się znajduje. Auf einem Weg, der zur Herrlichkeit führt. Na drodze, która prowadzi do chwały. Die Herrlichkeit liegt vor uns. Ta chwała ta znajduje się przed nami. Und auf dem Weg dahin bewahrt uns der Herr Jesus. I właśnie na tej drodze do tej chwały zachowuje nas Pan Jezus. Wir werden das Ziel erreichen.
I my ten cel osiągniemy. Und dass das so ist, dafür trägt er Sorge. A że tak to jest, to on o to już się troszczy. So ist der Herr Jesus unser großer hoher Priester, der uns zu Hilfe kommt auf unserem Weg. I tak Pan Jezus jest tym naszym najwyższym kapłanem, który na naszej drodze zawsze przychodzi nam z pomocą. Und wir finden in Vers 10, was das für eine Person ist. I właśnie oglądamy w tym 10 przeczytanym wierszu, cóż to jest za osoba. Es wird uns Gott vorgestellt. Przedstawiony jest tutaj nam Bóg. Für den sind alle Dinge, um dessen Willen und durch den. Przez którego powstały wszystkie rzeczy i dla niego powstały i on je utrzymuje. Und es geziemte diesem Gott. I to przystoi temu Bogu. Der viele Söhne zur Herrlichkeit bringen wollte. Który chciał przywieźć wielu synów do chwały. Den Urheber ihrer Errettung durch Leiden vollkommen zu machen. Sprawcę ich zbawienia uczynić doskonałym przez cierpienia. Wer ist der Urheber der Errettung? Któż jest tym sprawcą? Es ist der Herr Jesus. To jest Pan Jezus, sprawca zbawienia. Er hat diese Errettung für uns bewirkt. To on właśnie sprawił dla nas tą możliwość uratowania nas. Und er ist der Erretter, der durch Leiden hindurch vollkommen gemacht wurde. I on jest tym ratownikiem, który poprzez cierpienia uczynił, doszedł do doskonałości. Diese Leiden hier sind nicht die sühnenden Leiden am Kreuz. Sind nicht. Nein. Te cierpienia to nie są te cierpienia gładzące grzech tam na krzyżu Golgoty. Es sind die Leiden, die der Herr Jesus erlebt hat auf seinem Weg über diese Erde. Mowa jest tutaj o cierpieniach, które przeszedł Pan Jezus na całej drodze swojego życia tu na ziemi. Da hat er Leiden um der Gerechtigkeit willen erduldet. On właśnie wycierpiał to wszystko z powodu sprawiedliwości. Da ist er, hat er gelitten für Gutes tun. On musiał cierpieć z powodu tego, że czynił dobro. Und er ging durch diese Leiden hindurch. I on przeszedł przez wszystkie te cierpienia. Jetzt ist er der, der vollkommen gemacht ist, der als Mensch zur Rechten Gottes ist. On jest właśnie teraz tym, który jest uczyniony doskonałym i jako człowiek zasiada po prawicy Bożej. Und auf diesem Weg dorthin ging es für ihn durch Leiden. I ta droga prowadziła go przez cierpienia. Auch die Söhne gehen durch Leiden zur Herrlichkeit. Również i synowie przechodzą przez cierpienia do chwały. Aber jetzt haben sie einen, der sich um sie kümmert. Ale posiadają kogoś, kto teraz troszczy się o nich. Der selber durch Leiden gegangen ist. Który sam osobiście przeszedł przez cierpienia. Und deshalb ist der Herr Jesus so in der Lage, uns zu helfen in den Schwierigkeiten. I to właśnie z tego powodu Pan Jezus jest teraz nam w stanie pomagać w naszych trudnościach. Der Herr Jesus ist gekommen, um am Kreuz auf Golgatha zu sterben. Pan Jezus przyszedł, aby umrzeć na krzyżu Golgoty. Dafür ist er auf diese Erde gekommen. To właśnie po to on przyszedł tutaj na tą ziemię. Aber bevor er am Kreuz gestorben ist, ale zanim on zmarł na krzyżu, hat er hier über 30 Jahre gelebt. To on na tej ziemi żył ponad 30 lat. Er hat es auf der Erde erlebt, wie es ist, als Kind bei den Eltern zu sein. On na tej ziemi przeżył te lata, co to znaczy być dzieckiem wychowywanym przez rodziców. Er hat es auf der Erde erlebt, wie es ist, im Beruf zu stehen. On również też i przeżył te lata, doświadczył tego, co to znaczy być również wykonawcą zawodu ziemskiego. Warum hat der Herr Jesus diese 30 Jahre, über 30 Jahre auf der Erde gelebt? Dlaczego Pan Jezus żył ponad 30 lat na tej ziemi? Damit er jetzt vollkommen in der Lage ist, uns zu helfen auf unserem Weg über diese Erde. Aby on był teraz doskonale zdolny do tego, nam pomagać w naszym życiu na tej ziemi. Dann haben wir in Vers 16 gelesen. A następnie przeczytaliśmy w wierszu 16.
er nimmt sich nicht der Engel an, że przecież ujmuje się on nie za aniołami, aber er nimmt sich der Nachkommen Abrahams an. Ale ujmuje się za potomstwem Abrahama. In Vers 14 hatten wir schon gesehen, dass es sich um die Menschen kümmert. W 14 wierszu można to oglądać, że on troszczy się o ludzi. Er hat Kinder aus den Menschen haben wollen. On chciał mieć dzieci z synów ludzkich. Solche, die Fleisch und Blut haben. Takich, którzy posiadają i ciało, i krew. Und dieser Menschen nimmt er sich an. I to właśnie on ujmuje się za takimi ludźmi. Und zwar der Nachkommen Abrahams. Którzy są potomstwem Abrahamowym. Was ist das große Kennzeichen von Abraham? A jaki jest bardzo wielki znak charakteryzujący Abrahama? Abraham glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Abraham uwierzył Bogu i zostało mu to zaliczone ku sprawiedliwości. So sehen wir, dass die Nachkommen Abrahams diejenigen sind, die glauben. A więc z tego poznajemy, że potomstwem Abrahamowym są wszyscy ci ludzie, którzy uwierzą. Aber es gibt auch noch einen zweiten Gedanken. Ale jest również i druga myśl w tym zawarta. Wer war denn der erste Nachkomme Abrahams? Kto był pierwszym potomkiem Abrahama? Es war Isaak. To był Izaak. Und bei Isaak lernen wir etwas, dass es Leben aus dem Tod gibt. A w przypadku Izaaka możemy się nauczyć, oglądając go, że życie może pochodzić ze śmierci. Abraham und Sarah waren schon erstorben. Sie konnten eigentlich keine Kinder mehr bekommen. Bo w zasadzie ciało Abrahama i Sary było już obumarłe. Nie mogli obydwoje już mieć z ludzkiego punktu widzenia dzieci. Aber dann schenkt Gott ihnen doch einen Sohn. Ale właśnie wtedy Bóg jednak podarował im syna. Er schenkt sozusagen Leben aus dem Tod. Można powiedzieć, on im podarował życie ze śmierci. Das sind die beiden Kennzeichen der Nachkommen Abrahams. I takie są właśnie dwie cechy charakteryzujące potomstwo Abrahamowe. Erstens Glaube und zweitens Leben aus dem Tod. Po pierwsze wiara, po drugie życie ze śmierci. Und solcher nimmt der Herr Jesus sich an. I właśnie za takimi ujmuje się Pan Jezus. Ist das nicht ein zu Herzen gehender Ausdruck? Czyż nie jest to wyrażenie, które chwyta za serce? Er nimmt sich unserer an. On ujmuje się za nami. Er macht unsere Sache zu seiner eigenen. On każdą naszą sprawę czyni swoją własną sprawą. Er ergreift uns, um uns ans Ziel zu bringen. To on uchwycił naszą dłoń, aby nas doprowadzić do celu. Er nimmt sich unser an. On ujmuje się za nami. Vielleicht denkst du, dass du mit deinem Problem ganz alleine bist. Może ty myślisz, że z twoimi problemami jesteś zostawiony samemu sobie. Aber der Herr Jesus ist da, er nimmt sich deiner an. Ale wiedz, jest Pan Jezus, który ujmuje się za tobą. Und jetzt wird er vorgestellt als der hohe Priester. I teraz on jest tu nam przedstawiany jako ten najwyższy kapłan. Und ich möchte zuerst etwas sagen, worum es bei dem hohen Priester geht. I teraz chciałbym właśnie wyjaśnić, o co chodzi w tej osobie tego najwyższego czy arcykapłana. Wir hatten am Donnerstagabend den Sachwalter vor uns. W czwartek wieczorem mogliśmy oglądać orędownika. Und wir hatten gesehen, dass der Sachwalter in Frage kommt, wenn wir gesündigt haben. I mogliśmy dowiedzieć się, że orędownik wtedy jest konieczny, gdy my zgrzeszymy. Und wir hatten gesehen, dass der Sachwalter bei dem Vater ist. I dowiedzieliśmy się, że orędownik jest tym orędownikiem u Ojca. Und dass er dafür Sorge trägt, dass wir wieder Freude in der Gemeinschaft mit dem Vater bekommen. I to on troszczy się o to, abyśmy mogli mieć właśnie pełnię zadowolenia ze społeczności z Ojcem.
Also bei dem Sachwalter denken wir daran, wir haben ihn bei dem Vater, es geht um Gemeinschaft. A więc jeśli chodzi o tego orędownika, to chodzi tutaj o to, że mamy go u ojca. Und er kommt in Frage, wenn wir gesündigt haben. I wtedy on jest konieczny, gdy my zgrzeszymy. Aber hier lernen wir, dass es bei dem hohen Priester um die Sachen mit Gott geht. A tutaj z tych wierszy możemy się nauczyć, że jeśli chodzi o arcykapłana, to on jest tą odpowiednią osobą, która związana jest ze sprawami Bożymi. In Vers 17 haben wir gelesen, in den Sachen mit Gott ein barmherziger und treuer hoher Priester. Mogliśmy tutaj oglądać, że on w tych sprawach związanych z Bogiem jest tym wiernym i wielkim arcykapłanem. Und in dem Kapitel 4 werden wir finden, dass es bei dem hohen priesterlichen Dienst um Schwachheiten geht. A w czwartym rozdziale dowiemy się, że jeśli chodzi o tą służbę arcykapłańską, to również i on ma do czynienia ze słabościami naszymi. Ich möchte drei verschiedene Aspekte von Schwachheit im Neuen Testament zeigen. Chciałbym pokazać w Nowym Testamencie trzy różnorodne aspekty słabości. In 2. Korinther 12 spricht der Apostel Paulus von Schwachheit im Dienst. W drugim liście do Koryntian w 12. rozdziale apostoł tutaj mówi nam o słabości w wykonywaniu służby. Und dann sagt er am Ende von Vers 9, da will ich mich meiner Schwachheiten rühmen, weil dann die Kraft des Christus über mir wohnt. I on tutaj napisał, drugi list do Koryntian, 12 rozdział, pod koniec 9 wiersza, najchętniej więc chlubić się będę słabościami, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa. Einen zweiten Aspekt finden wir in Römer 14. Drugi aspekt możemy znaleźć zapisany w liście do Rzymian w 14 rozdziale. Da finden wir solche, die schwach im Glauben sind. Oglądamy tutaj takich, którzy są słabi we wierze. Damit fängt das Kapitel an in Vers 1. Od tego właśnie się ten rozdział zaczyna w pierwszym wierszu. Einer, der schwach ist im Glauben im Sinn von Römer 14, der hat die christliche Freiheit nicht verstanden. Ten, który jest słaby właśnie w sensie tego pierwszego wiersza 14 rozdziału listu do Rzymian, to jest ktoś, kto tych praw chrześcijańskich nie zrozumiał do końca. Sein Gewissen wird belastet. Er meint, er müsse bestimmte Tage halten und bestimmte Speisevorschriften. Jego sumienie jest obciążone, gdyż on sądzi, że musi zachowywać jeszcze swego rodzaju dni albo swego rodzaju pokarmy. Und dann fordert Gottes Wort uns auf, mit einem solchen Rücksicht zu nehmen. I to nas Słowo Boże wzywa do tego, abyśmy mieli wzgląd na takiego słabego we wierze. Aber bei den Schwachheiten, um die es hier geht, ale w przypadku tego słabego, o którym tutaj czytamy, da geht es um die Mühen und Beschränkungen, die mit unserem Menschsein verbunden sind. Chodzi tutaj o te trudy i ograniczenia naszej bytności na tej ziemi jako człowiek. Eine Beschränktheit des Menschseins ist, dass man müde wird. Jednym z tych ograniczeń ludzkim tutaj na tej ziemi jest właśnie to, że męczymy się. Dass man hungrig wird. Również i to, że jesteśmy głodni. Und dann gibt es eine besondere Gefahr. I jest też szczególnego rodzaju niebezpieczeństwo. Wenn wir in solche Schwachheit kommen, jeśli znajdziemy się w tego rodzaju słabości, wenn wir müde werden, gdy jesteśmy zmęczeni, nur als Beispiel, to tylko jeden z przykładów, dann sind wir in besonderer Gefahr zu sündigen. Wtedy znajdujemy się w szczególnym niebezpieczeństwie, aby zgrzeszyć. Und dann kommt der Herr Jesus als unser großer hoher Priester in Frage. I wtedy właśnie pojawia się Pan Jezus jako nasz wielki arcykapłan. Und dann wirkt er und hilft uns, damit wir in der Schwachheit nicht sündigen.
I wtedy on działa i pomaga, abyśmy w tej słabości nie zgrzeszyli. Das ist der Dienst des Herrn Jesus als unser großer hoher Priester. Taka jest służba Pana Jezusa jako naszego arcykapłana. Er ist für uns tätig in den Sachen mit Gott. On dla nas jest czynny w tych wszystkich sprawach dotyczących Boga. Und er kommt uns zu Hilfe in unseren Schwachheiten, damit wir nicht fallen. I on nam przychodzi też i z pomocą w naszych słabościach, abyśmy nie upadli w grzech. Da ist der Herr Jesus selbst das große Vorbild. I w tym względzie Pan Jezus dla nas samych jest wielkim wzorcem. Er war 40 Tage in der Wüste, hatte gefastet. On znajdował się 40 dni na pustyni i pościł tam. Und dann hatte er Hunger. I wtedy był głodny. Und diese Situation will der Teufel ausnutzen. I to właśnie tą sytuację chciał wykorzystać diabeł. Er kommt mit einer dreifachen Versuchung. I przyszedł do niego z trzykrotną pokusą. Aber der Jesus antwortet, es steht geschrieben. Ale Pan Jezus za każdym razem odpowiedział, ale jest napisane. Und er erweist sich als der völlig reine. I okazał się jako całkowicie czystym. Und so will er auch uns bewahren auf dem Weg über diese Erde. I tak on chce nas zachować na tej drodze przez ziemię. Er kommt uns in den Schwachheiten zu Hilfe, damit wir nicht fallen. On nam w tych słabościach przychodzi z pomocą, abyśmy nie upadli. Wir das überlegen, wo wären wir, wenn wir den Herrn Jesus nicht hätten als unseren großen hohen Priester. O, zastanówmy się nad tym, gdzie my bylibyśmy, gdybyśmy nie mieli Pana Jezusa jako naszego arcykapłana. Wahrscheinlich hätten wir längst aufgegeben. Prawdopodobnie już dawno temu byśmy zrezygnowali. Hätten längst die Sachen hingeworfen. Już od dawna byśmy te wszystkie sprawy porzucili. Hätten längst gesagt, es hat ja doch keinen Zweck. I dawno byśmy powiedzieli, to przecież nie ma sensu wszystko. Aber dann kommt der Herr Jesus. Ale wtedy właśnie przychodzi Pan Jezus. Und dann will er uns wieder aufrichten. I wtedy on chce nas podnieść. Und dann will er uns sagen, schau mal, ich bin doch da. I chce nam powiedzieć, spójrz, ja jestem dla twojej dyspozycji. Ich nehme mich deiner an. Ja ujmuję się za tobą. Ich kenne die Schwierigkeiten. Ja znam te trudności. Ich weiß, dass es nicht einfach ist. Ja wiem, że to nie jest łatwe. Aber ich bin da, um dir zu helfen. Ale ja tutaj jestem, aby tobie pomóc. Ich habe Mitempfinden mit dir. Ja mam współczucie dla ciebie. Und ich möchte dir Kraft geben. I ja chcę dodać ci siły. Halte aus, bald komme ich und hole dich zu mir. Wytrzymaj jeszcze, wytrwaj, a wkrótce przyjdę, aby zabrać cię do siebie. Und solange der Weg noch geht, werde ich dich bewahren und dir helfen. I jak długo będzie twoja droga na tej ziemi jeszcze istniała, to ja zawsze będę ciebie podtrzymywał i zachowywał. Das ist der hohe Priester, den wir im Himmel haben. Taki jest właśnie ten arcykapłan, którego mamy w niebie. Und er ist ein barmherziger hoher Priester. Ale on jest ten miłosierny arcykapłan. Das steht in Verbindung mit unserem Elend. A to właśnie łączy się z tą naszą nędzą. Er hat Erbarmen mit unserem Elend. On tak bardzo się zmiłował nad naszą nędzą. Aber er ist auch der treue hohe Priester. Ale również jest wiernym arcykapłanem. Dem gegenüber steht unsere Untreue. I przeciwstawieństwem jest nasza niewierność. Aber er ist treu, er lässt uns nicht fallen. On jest jednak wierny i on nie pozwoli, abyśmy upadli. Und er möchte uns zu Hilfe kommen, damit auch wir treu bleiben und ausharren. Ale on chce nam przyjść z pomocą, abyśmy pozostali wiernymi i wytrwali. In den Sachen mit Gott. W tych wszystkich sprawach dotyczących Boga. Und da gibt es eine zweifache Bedeutung. I w tym względzie jest dwojakiego rodzaju znaczenie tego. Einmal geht es in den Sachen mit Gott darum, dass wir überhaupt in Beziehung zu Gott kommen konnten. Po pierwsze, w tych sprawach z Bogiem, czy dotyczących Boga, to najpierw chodzi o to, abyśmy w ogóle znaleźli się w tym związku z Bogiem. Dass wir überhaupt Kinder Gottes werden können. Chodzi o to, abyśmy w ogóle stali się dziećmi Bożymi. Was ist dafür nötig?
Co w tym celu jest rzeczą konieczną? Dafür musste der Herr Jesus am Kreuz auf Golgatha sterben. W tym celu musiał Pan Jezus umrzeć na krzyżu Golgoty. Da hat sich unserer Sache mit Gott angenommen. On ujął się właśnie za nami tam przed Bogiem. Da ist der Mittler geworden zwischen Gott und Menschen. I w ten sposób stał się tym pośrednikiem pomiędzy Bogiem a ludźmi. Da hat das Werk vollbracht, durch das Menschen gerettet werden können. I to on dokonał to dzieło, przez które ludzie mogą być zbawieni. Wie oft musste der Herr Jesus sich so unserer annehmen in den Sachen mit Gott? O, jakże często Pan Jezus musiał się w ten sposób tych naszych spraw ujmować przed Bogiem. Ein einziges Mal. Raz, jeden jedyny raz. Mit einem Opfer hat auf immer da vollkommen gemacht, die geheiligt werden. Jedną ofiarą on doskonałymi uczynił tych, którzy są uświęceni. Das ist ein einmaliger Aspekt seines Dienstes als hoher Priester. To jest jednorazowy aspekt wykonywania jego służby arcykapłana. Wir finden diesen Aspekt am Ende von Vers 17. I o tym aspekcie czytamy pod koniec 17 wiersza. Da heißt es, dass hoher Priester ist, die Sünden des Volkes zu sühnen. Tu jest właśnie napisane, że jest wiernym arcykapłanem przed Bogiem, aby przebłagać za grzechy ludu. Das hat einmal am Kreuz auf Golgatha getan. On to jednorazowo dokonał na krzyżu Golgoty. Erhöht von dieser Erde auf dem Kreuz. Wywyższony z tej ziemi, podniesiony na krzyż. Da hat sich unserer Sache mit Gott angenommen. I on ujął się właśnie naszej sprawy tam przed Bogiem. Und das muss nie wieder tun. I tego on nigdy więcej nie musi powtarzać. Ich möchte euch jetzt bitten, mal mit mir an das Kreuz von Golgatha zu schauen. I chciałbym was teraz poprosić, abyście razem ze mną spojrzeli na krzyż Golgoty. Da hängt mit ausgebreiteten Armen. Widzimy go tam wiszącego z rozpostartymi ramionami. Erhöht auf das Kreuz. Podwyższony na tym krzyżu. Ausgestoßen von den Menschen. Odepchnięty przez ludzi. Das war der Platz, den man für ihn hatte. To było miejsce, które było jedynym, które dla niego było przez ludzi przeznaczone. Und dort hat sich dieser Sache mit Gott angenommen. I w tym miejscu on się ujął za nami, za naszą sprawą, przed Bogiem. Kannst du schon sagen, hat sich meiner Sache angenommen? Czy ty osobiście możesz teraz powiedzieć, on ujął się za moją sprawą przed Bogiem? Ich kann das sagen. Ja mogę tak powiedzieć. Ich durfte an den Herrn Jesus glauben. Ist für meine Sünden dort am Kreuz auf Golgatha gestorben. Ja mogłem w to uwierzyć, że on za moje grzechy tam na krzyżu Golgoty zmarł. Und da darf ich jetzt Galater 2 für mich persönlich annehmen. I dlatego mogę teraz dla siebie osobiście zastosować słowa z drugiego rozdziału listu do Galacjan. Was ich aber lebe, lebe ich durch Glauben, durch den an den Sohn Gottes. W czym żyję, to żyję przez wiarę w Syna Bożego, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Który mnie umiłował i siebie samego za mnie darował. Kannst du das auch schon sagen? Czy i ty możesz powiedzieć to w stosunku do swojej własnej osoby? Oder glaubst du noch, dass du dich deiner Sache mit Gott selber annehmen kannst? Albo może jeszcze myślisz, że jesteś w stanie sam tą sprawę załatwić przed Bogiem? Glaubst du, dass du die Sache mit Gott selber in Ordnung bringen kannst? Czy rzeczywiście w to wierzysz, że ty jesteś w stanie swoją sprawę uregulować z Bogiem osobiście? Oder glaubst du, das kann eine Kirche für dich übernehmen? Albo może ty wierzysz, że tą sprawę ureguluje za ciebie Kościół? Oder glaubst du, durch gute Werke kannst du deine Sache mit Gott in Ordnung bringen? Albo może wierzysz, że przez dobre uczynki jesteś w stanie uregulować sprawę swojego życia przed Bogiem?
das wird einmal ein böses Erwachen geben. To wiedz, że kiedyś w twoim życiu będzie przerażające przebudzenie. Wer gedacht hat, irgendjemand könnte die Sache mit Gott für ihn in Ordnung bringen, außer dem Herrn Jesus? Kto bowiem myśli, że ktoś inny jest w stanie tą sprawę przed Bogiem mojego własnego życia uregulować, za wyjątkiem Pana Jezusa? Der wird einmal in der Hölle enden. Ten człowiek kiedyś będzie musiał swój koniec znaleźć w piekle. Das sagt die Bibel und deswegen müssen wir es auch sagen. Tak mówi Biblia i dlatego i my musimy ci to też powiedzieć. Aber der Herr Jesus hat sich der Sache mit Gott angenommen. Ale Pan Jezus ujął się w twojej sprawie za Bogiem, wstawił się. Und noch lädt ein, nimm mich an als deinen Heiland. I on jeszcze dzisiaj ciebie zaprasza. Przyjmij mnie jako swojego Zbawiciela. Das ist also diese einmalige Tat, als er die Sünden gesühnt hat. To jest ten jednorazowy czyn, wtedy gdy on zgładził grzechy. Aber dann gibt es einen fortwährenden, einen andauernden Dienst, den er tut als hoher Priester. Ale również istnieje i ciągła, stale wykonywana służba jako tego arcykapłana. Und den finden wir in Vers 18. I o niej możemy przeczytać w wierszu 18. Worin er selbst gelitten hat, als er versucht wurde, vermag er denen zu helfen, die versucht werden. A że sam przeszedł przez cierpienie i próby, może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą. Das ist sein fortwährender, andauernder Dienst als hoher Priester. Tu jest mowa o stałej, ciągle wykonywanej służbie jako arcykapłana. Dass er uns hilft in den Versuchungen. A chodzi o to, że on nam pomaga we wszystkich naszych doświadczeniach. Er hat selbst gelitten, als er versucht wurde. On sam cierpiał, gdy osobiście też przechodził przez te wszystkie doświadczenia. Wir haben an dieses Beispiel der Versuchung gedacht. Myśmy już wspominali o tym przykładzie tego doświadczenia. Und leiden hat man nur dann, wenn man der Versuchung standhält. Ale cierpienia wtedy się ponosi, gdy się człowiek ostoi w tym doświadczeniu. Und jetzt sehen wir den Herrn Jesus, der selber gelitten hat. I tu właśnie oglądamy Pana Jezusa, który sam osobiście cierpiał. Und weil er das erlebt hat, kann er jetzt denen helfen, die versucht werden. I ponieważ on sam osobiście to przeżył, może teraz pomagać tym, którzy sami przechodzą przez tego rodzaju próby cierpienia. Daher musste er in allem den Brüdern gleich werden. I to właśnie w tym on musiał się upodobnić do wszystkich braci. Damit er jetzt in der Lage ist, uns zu helfen. Po to, aby on teraz był w stanie nam w tym względzie pomagać. Dann lesen wir aus Kapitel 4, Vers 14 bis 16. I teraz przeczytamy z czwartego rozdziału od 14 do 16 wiersza. Mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznania. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Hier finden wir ihn, unseren großen hohen Priester. Tu znowu go oglądamy, naszego arcykapłana. Es ist Jesus, der Sohn Gottes. To jest nim Jezus, Syn Boży. Er ist durch die Himmel gegangen. On przeszedł przez niebiosa. Und sitzt jetzt auf dem Ehrenplatz zur Rechten Gottes. I teraz zasiada na tym czcigodnym miejscu po prawicy Bożej. Und weil wir ihn dort kennen, i ponieważ wiemy o tym i znamy go, że on tam jest,
Deshalb kann der Schreiber uns zurufen, so lasst uns das Bekenntnis festhalten. I dlatego mógł pisarz tego listu do nas skierować tego rodzaju zawołanie. Trzymajmy się mocno wyznania. Wenn wir ihn nicht dort hätten, hätten wir längst aufgegeben. Gdybyśmy my go tam nie posiadali, już dawno byśmy zrezygnowali. Aber weil wir ihn dort haben, unseren großen hohen Priester, ale ponieważ my go tam posiadamy, tego wielkiego arcykapłana, deswegen können wir weitergehen den Weg als Himmelsbürger. Dlatego możemy i dalej iść naszą drogą jako ci obywatele niebiańscy. Deshalb halten wir das Bekenntnis fest und geben nicht auf. Dlatego trzymamy się mocno wyznania i nie rezygnujemy. Dann wird dieser hohe Priester beschrieben in Vers 15. I ten wielki arcykapłan jest teraz opisany w 15. wierszu. Er ist in der Lage, Mitleid zu haben. On jest właśnie w stanie współczuć. Das ist eine Sache, die ist unendlich tröstlich. To jest rzecz, która jest nieskończenie bardzo pocieszająca. Da bist du in einer Schwierigkeit. Jesteś na przykład w jakiejś trudności. Und dann weißt du, der Herr Jesus empfindet mit. I wtedy możesz wiedzieć, że Pan Jezus również współczuje ze mną. Er hat Mitleid mit dir in deinen Schwachheiten. On właśnie jest współczujący w twojej słabości. Ist das nicht großartig? Czy nie jest to coś wspaniałego? Du bist nicht allein. Ty nie jesteś już teraz sam. Der Herr Jesus sieht deine Empfindungen. Pan Jezus widzi wszystkie twoje uczucia. Und er hat Mitleid mit dir. I on współczuje ci. Er ist in allem genauso versucht worden wie wir, ausgenommen die Sünde. I on we wszystkim był tak samo jak i my, doświadczeni z wyjątkiem oczywiście grzechu. Und dann finden wir in Vers 16 noch eine Hilfe. A w 16 wierszu jeszcze jedną pomoc możemy znaleźć. Weil er dort ist als unser großer hoher Priester. Ponieważ on tam znajduje się jako ten wielki arcykapłan. Deswegen haben wir Freimütigkeit, um hinzuzutreten zu dem Thron der Gnade. Dlatego my mamy tą wolność, aby przystępować do tego tronu łaski. Der Schreiber des Hebräerbriefes macht immer wieder Bezugnahmen auf die Wüstenwanderung des Volkes Israel. Ten pisarz tego listu do Hebrajczyków ciągle nawiązuje do tej podróży przez pustynię ludu izraelskiego. Und hier denkt er an den großen Versöhnungstag in 3. Mose 16. I tu w tym miejscu myśli o tym wielkim dniu pojednania, opisanym w 3. Księdze Mojżeszowej w 16. rozdziale. Da ging der hohe Priester mit Blut hinein ins Heiligtum. W tym dniu arcykapłan wchodził z krwią do miejsca najświętszego w świątyni. Und das Volk, das stand draußen. I cały lud stał na zewnątrz świątyni. Und es wartete darauf, voller Erwartung, dass er wieder herauskommen würde. I oczekiwał w pełnym napięciu, czy ten arcykapłan wyjdzie z powrotem. Und jetzt zeigt er hier, unser großer hoher Priester, der ist eingegangen ins Heiligtum. I teraz on nam tu pokazuje, że nasz wielki arcykapłan, on wszedł do tej niebiańskiej świątyni. Er ist durch die Himmel gegangen. On przeszedł przez wszystkie niebiosa. Aber er ist noch nicht wieder herausgekommen. Ale on jeszcze nie wyszedł z tej świątyni. Er wird einmal herauskommen. Ale wiemy, że on kiedyś wyjdzie z niej. Dann wird er sichtbar erscheinen und Segen bringen hier auf dieser Erde. I wtedy on widzialnie dla mieszkańców tej ziemi się pokaże i przyniesie ze sobą błogosławieństwo. Aber jetzt ist er noch nicht herausgekommen. Ale jeszcze teraz nie wyszedł. Er ist dort im Heiligtum. On teraz jeszcze znajduje się w świątyni. Dort beim Thron Gottes. Tam znajduje się w górze przy tronie Bożym. Und weil wir ihn dort wissen, a ponieważ my wiemy, że on tam w górze się znajduje, haben wir freien Mut, auch dorthin zu gehen. To i my mamy taką wolną, ufną odwagę, aby i tam też do niego przystępować. Der Thron Gottes. Ten tron Boży, des großen, allmächtigen, heiligen Gottes, tego wielkiego, wszechmocnego i wielkiego Boga,
Er ist für uns der Thron der Gnade. On stał się dla nas tronem łaski. Und weil der Herr Jesus dort ist, i ponieważ tam znajduje się Pan Jezus, der sich unser annimmt, ten właśnie, który się ujmuje za nami, haben wir keine Angst, dorthin zu gehen. To my teraz nie musimy się bać, przystępując tam do Niego. Nein, wir haben Freimütigkeit. Nie, czytamy, że mamy wolność. Wir können mit all unseren Sorgen, mit allen Problemen, mit allem, was uns bewegt, dorthin gehen. I my możemy teraz ze wszystkimi troskami, ze wszystkimi problemami tam do Niego teraz przyjść z ufną odwagą. Und es dem großen Gott hinlegen. I przedłożyć to wszystko wielkiemu Bogu. Und den Mut dazu, die Freimütigkeit haben wir, weil der Herr Jesus dort ist. I tą odwagę czerpiemy z tego, tą wolność mamy, żeby tam przystępować, tylko z tego powodu, że tam jest Pan Jezus. Dann finden wir dort zweierlei. I tam znajdujemy dwojakiego rodzaju rzeczy. Das erste ist, wir finden dort Barmherzigkeit. Pierwszą rzecz to tam znajdujemy miłosierdzie. Da finden wir, dass dieser Gott uns versteht. Bo my doświadczymy tego, że ten wielki Bóg będzie nas rozumiał. Dass sein Herz in Bewegung gerät in Bezug auf uns. Że jego serce będzie poruszone naszą sprawą. Dass er Erbarmen hat mit uns. Że on będzie miał miłosierdzie w stosunku do nas. Das ist das erste, was wir dort finden am Thron der Gnade. To jest pierwsza rzecz, którą możemy tam znaleźć przy tym tronie łaski. Und das zweite ist, wir finden auch Gnade zu rechtzeitiger Hilfe. Ale również druga rzecz, że tam znajdziemy łaskę ku pomocy w stosownej porze. Unser Gott möchte uns so gerne helfen. Nasz Bóg tak bardzo chce nam pomóc. Manchmal wartet er damit ein wenig. Czasami on trochę jeszcze odczekuje pewien okres czasu. Dann ist das nicht, weil er uns nicht lieb hätte. Ale to nie z tego powodu, że jakoby nas nie miłował. Nein, dann wartet er, weil die rechte Zeit noch nicht gekommen ist. Nie, on czeka, bo jeszcze ten właściwy czas nie przyszedł. Er weiß die rechte Zeit. A on zna właściwy czas. Und zur richtigen Zeit wird er auch helfen. I on w tym właściwym czasie również pomoże. Wir lesen noch Kapitel 5, Vers 9 und 10. Przeczytamy jeszcze z 5 rozdziału 9 i 10 wiersz. A osiągnąwszy pełnię doskonałości, stał się dla wszystkich, którzy mu są posłuszni, sprawcą zbawienia wiecznego i został obwieszczony przez Boga jako arcykapłan według porządku Melchisedeka. Wir haben bisher gesehen, was es für uns bedeutet, dass der Herr Jesus unser großer hoher Priester ist. Teraz mogliśmy to oglądać, co to dla nas oznacza, że Pan Jezus jest naszym wielkim arcykapłanem. Und wie macht uns das Mut? Wie stärkt das unser Vertrauen? I jak bardzo nam to dodaje odwagi, jak bardzo to wzmacnia nasze zaufanie. Aber hier in Vers 10, da sehen wir etwas, was es für ihn bedeuten muss. Ale tu w wierszu 10 czytamy o tym, co to dla niego oznaczało. Er war hier auf dieser Erde und hat gelitten. On był na tej ziemi i tutaj cierpiał. Er hat unendliche Leiden auf sich genommen. Nieskończenie wielkie cierpienia wziął na siebie. Und jetzt ist er zurückgekehrt in den Himmel. I teraz on wrócił z powrotem do nieba. Und dann wurde er von Gott angeredet oder begrüßt als hoher Priester. I on tam został przywitany przez Boga jako wielki arcykapłan. Er hat nicht sich selbst verherrlicht, um hoher Priester zu werden. On nie uwielbił czy uwspanialił samego siebie jako tego arcykapłana. Nein, Gott hat ihn verherrlicht. Nie, to Bóg go właśnie uwspanialił i uwielbił. Gott hat ihn angeredet als hoher Priester. To Bóg właśnie go nazwał tym arcykapłanem. Mit anderen Worten, innymi słowy mówiąc, Gott hat zu ihm gesagt, du hast mich so verherrlicht auf der Erde.
Ty, Bóg powiedział do niego, ty w tak wielki, wspaniały sposób uczciłeś mnie tu na tej ziemi. Du hast mich auf deinem Weg durch diese Leiden hindurch so geehrt. I tu na tej drodze na ziemi przez twoje cierpienia tak nieskończenie bardzo mnie uwielbiłeś. Jetzt gebe ich dir diese Herrlichkeit, hoher Priester zu sein. Teraz ja daję Tobie tą wspaniałą cześć, że jesteś tym arcykapłanem. Hoher Priester nach der Ordnung Melchisedeks, größer als Aaron. Tym arcykapłanem według porządku Melchisedeka, większym niż Aaron. Ich gebe dir diese Aufgabe an meinen Kindern. I te zadanie daję Tobie, abyś je wykonywał w stosunku do moich dzieci. Das ist eine Auszeichnung für den Herrn Jesus. Jest to wyróżnienie dla Pana Jezusa. Eine Antwort auf seine Leiden. A jest to odpowiedź na jego cierpienia. Zum Schluss für diesen Teil lesen wir noch Kapitel 7, Vers 25. I jeszcze na zakończenie pierwszej części przeczytamy ze 7 rozdziału 25 wiersz. Hebrajczyków 7 rozdział 25 wiersz. Dlatego też może zbawić na zawsze tych, którzy przez Niego przystępują do Boga, bo żyje zawsze, aby się wstawiać za nimi. Dieser Vers zeigt uns, wie lange der Herr Jesus tätig ist für uns als hoher Priester. Ten wiersz nam pokazuje, jak długo Pan Jezus jest czynny jak, dla nas jako arcykapłan. Er wird uns völlig erretten. On może nas w pełni uratować, bo tutaj u nas jest napisane zbawić na zawsze. Powinno być w pełni uratować. Das heißt, bis wir das Ziel erreicht haben. A to oznacza, że jest w stanie nas w pełni uratować aż do momentu, w którym my osiągniemy nasz cel. So lange wird der Jesus tätig sein für uns in dieser Weise. Tak długo Pan Jezus będzie czynny dla nas właśnie w ten sposób. Um uns zu bewahren, um uns zu retten in den Schwierigkeiten, um uns Kraft zu geben, um uns aufzurichten. Aby nas zachowywać, aby nas wzmacniać, aby nas zawsze podnosić. Bis wir das Ziel erreicht haben. Aż do tego momentu, w którym osiągniemy cel. Und warum ist er dazu in der Lage? A dlaczego on jest w stanie to czynić? Weil er in Ewigkeit bleibt. Dlatego, że on trwa na wieki. Aaron ist gestorben. Aaron przecież zmarł. Er konnte das Volk nicht bis zum Ende der Wüstenreise als hoher Priester betreuen. Nie był nawet w stanie aż do końca tej podróży przez pustynię obsługiwać czy służyć wiernie temu narodowi Bożemu. Nach ihm kam Eleazar und er ist auch gestorben. Po nim został powołany na arcykapłana Eleazar i on też zmarł. So ist ein Priester nach dem anderen gestorben. I tak wiemy, że kapłan za kapłanem każdy zmarł. Aber der Herr Jesus ist größer als sie alle. Ale Pan Jezus jest większym niż wszyscy oni. Er bleibt in Ewigkeit. On trwa na wieki. Er ist einmal gestorben und jetzt lebt er auf immer. On raz zmarł, ale teraz on żyje na wieki. Und deshalb ist er in der Lage, uns bis zum Ziel, bis ans Ende zu bewahren. I to właśnie dlatego on jest w stanie nas aż do celu, aż w pełni osiągniemy ten cel, zachować i zbawić. Wie dankbar dürfen wir sein für diesen großen hohen Priester. Jak wdzięcznymi możemy być za tego rodzaju najwyższego kapłana. Er hat zu viel an uns gewandt, um uns jemals wieder loszulassen. On zbyt wiele dla nas ofiarował, aby kiedykolwiek miał nas zostawić samych sobie. Wir lesen noch einmal aus Hebräer 7. Przeczytamy z listu do Hebrajczyków ze 7 rozdziału jeszcze raz. Vers 25. Wiersz 25. Bis Kapitel 8, Vers 2. Aż do 8 rozdziału, drugi wiersz. Dlatego też może w pełni uratować tych, którzy przez Niego przystępują do Boga,
bo żyję zawsze, aby się wstawiać za nimi. Takiego to przystało nam mieć arcykapłana, świętego, niewinnego, nieskalanego, odłączonego od grzeszników i wywyższonego nad niebiosa, który nie musi codziennie, jak inni arcykapłani, składać ofiar najpierw za własne grzechy, następnie za grzechy ludu. Uczynił to bowiem raz na zawsze, gdy ofiarował samego siebie. Albowiem zakon ustanawia arcykapłanami ludzi, którzy podlegają słabościom, lecz słowo przysięgi, która przyszła później niż zakon, ustanowiło Syna doskonałego na wieki. Główną zaś rzeczą w tym, co mówimy, jest to, że mamy takiego arcykapłana, który usiadł po prawicy tronu majestatu w niebie, jako sługa świątyni i prawdziwego przybytku, który zbudował Pan, a nie człowiek. Wir haben gerade gesungen, dass wir Vergebung unserer Sünden haben dürfen. Właśnie przed chwilą śpiewaliśmy o tym, że możemy mieć przebaczenie naszych grzechów. Das ist möglich, weil der Herr Jesus einmal am Kreuz gelitten hat. Jest to możliwe dlatego, że Pan Jezus jednorazowo cierpiał na krzyżu. Dort, als er die Sünden gesühnt hat. Tam, gdy on wtedy zgładził grzechy. Dann haben wir aber auch daran gedacht, dass wir jetzt durch Leiden gehen. I również o tym wspominaliśmy poprzednio, że my, którzy teraz przechodzimy przez cierpienia, und in diesen Leiden kommt uns der Herr Jesus zu Hilfe. I właśnie w tych cierpieniach Pan Jezus przychodzi nam z pomocą. Und er kann uns helfen, weil er selbst gelitten hat. I on jest w stanie nam pomóc, dlatego że on sam też przeszedł przez cierpienia. Das eine, das war eine einmalige Sache. Er hat für uns Sühnung bewirkt. Jedno to jest to, że on jednorazowo za nas cierpiał i zgładził grzechy. Aber dann haben wir gesehen, dass der Herr Jesus als der hohe Priester fortwährend tätig ist für uns. Ale następnie oglądaliśmy, że Pan Jezus jako ten arcykapłan jest w ciągły sposób czynny dla nas. Er ist tätig für uns in unseren Schwachheiten und kommt uns zu Hilfe. On jest właśnie czynny w zakresie naszych słabości i przychodzi nam z pomocą. Und das wird er so lange tun, bis wir sicher am Ziel angekommen sind. I będzie to tak długo czynił, aż my bezpiecznie dotrzemy do naszego celu. Aber jetzt wollen wir noch einen weiteren Aspekt seines hohen priesterlichen Dienstes sehen. Ale teraz przyjrzyjmy się innemu aspektowi jego służby arcykapłańskiej. Und der steht in Verbindung mit dem zweiten großen Teil des Hebräerbriefes. A ten aspekt łączy się z drugą, bardzo wielką, ważną częścią tego listu do Hebrajczyków. Bis Kapitel 7, Vers 25 finden wir, wie er uns zu Hilfe kommt in unseren Schwierigkeiten. W pierwszej części, do 7 rozdziału, do 25 wiersza, oglądamy go jako tego, który nam przychodzi z pomocą w naszych trudnościach. Aber dann wird in Vers 25 schon gezeigt, dass ein neuer Gedanke jetzt kommt. Ale już w samym tym 25 wierszu wzmiankowana jest nowa rzecz, że on też i może przyjść nam, ein neuer Gedanke kommt. Że nowa myśl też się pojawi. Für wen verwendet sich der Herr Jesus? Dla kogo on teraz się wstawia? Für die, die durch ihn Gott nahen. Za tymi, którzy się przez Niego zbliżają do Boga. Es ist eine Seite zu wissen, dass der Herr Jesus uns hilft in unseren Schwierigkeiten. To jedna rzecz, żeby wiedzieć, że Pan Jezus nam pomaga w naszych trudnościach. Und dass wir mit diesen Schwierigkeiten auch zum Thron der Gnade kommen dürfen. I że my z naszymi trudnościami możemy przystępować do tego tronu łaski. Aber es ist eine andere Seite zu verstehen, dass wir Gott nahen dürfen als Anbeter. Ale drugą stroną jest i to, że my możemy przybliżać się do Boga jako chwalcy.
Und das ist der Gedanke, der jetzt vor uns kommt, ab Kapitel 7, Vers 26. I to jest myśl, która teraz się pojawia i możemy jej się przyjrzeć, począwszy od 7 rozdziału, 26 wiersz. In Kapitel 2 hatten wir Folgendes gesehen. W drugim rozdziale oglądaliśmy taką rzecz. Söhne, die durch Leiden zur Herrlichkeit gehen, synowie, którzy przez cierpienia przychodzą, dochodzą do chwały, die brauchen einen hohen Priester, der selbst durch Leiden gegangen ist. Oni potrzebują sami też tego arcykapłana, który sam przeszedł przez te cierpienia. Aber jetzt lernen wir, was für ein hoher Priester für die nötig ist, die Gott nahen. Ale teraz możemy się nauczyć tego, w jakim zakresie jest ten najwyższy kapłan konieczny dla tych, którzy się przybliżają do Boga. Söhnen, die ins Heiligtum eintreten, geziemt ein hoher Priester, der heilig ist. Dla synów, którzy przystępują do świątyni, przystoi mieć takiego arcykapłana, który sam jest święty. Und so wird uns der Herr Jesus hier in Vers 26 gezeigt. I w taki sposób jest nam tutaj przedstawiony Pan Jezus w wierszu 26. Er wird uns gezeigt als hoher Priester, der passend ist für Söhne, die ins Heiligtum eintreten. On jest tutaj przedstawiony jako ten arcykapłan, który jest odpowiedni dla tych synów, którzy przystępują do tej świątyni. Er ist erstens heilig oder fromm, völlig getrennt von der Sünde. Po pierwsze, on jest święty, albo innymi słowy, całkowicie pobożny, oddzielony od grzesznych rzeczy. Er ist zweitens unschuldig, ohne trug. Po drugie, on jest niewinny, bez jakiejkolwiek zdrady. Da wird uns mehr das Innere gezeigt, unschuldig. W tym słowie pokazane jest jego wnętrze niewinne. Er ist drittens unbefleckt. Po trzecie, on jest nieskalany. Da wird uns mehr der äußere Aspekt gezeigt. Tu w tym słowie pokazany jest ten zewnętrzny aspekt. Nicht befleckt durch Sünde von außen. Niesplamiony grzechem z zewnątrz. Nein, der Herr Jesus ist völlig getrennt von jeder Sünde. Tak, Pan Jezus jest w pełni oddzielony od wszelkiego grzechu. Er ist viertens abgesondert von den Sündern. A po czwarte, on jest w pełni odłączony od grzeszników. Das traf zu auf den Weg des Herrn Jesus über diese Erde. To dotyczyło drogi Pana Jezusa, gdy szedł po tej ziemi. Da war er völlig abgesondert, getrennt von den Sündern. On był w pełni odłączony, oddzielony od grzeszników. Aber das ist hier nicht gemeint. Ale tutaj to nie jest właśnie mowa o tym. Hier ist gemeint, er ist von dieser Erde weggenommen, in den Himmel aufgenommen. Tu w tym określeniu odłączony od grzeszników to oznacza, że on jest w pełni oddzielony od tej ziemi i wstąpił do nieba. Hier auf dieser Erde da leben die Menschen und viele davon sind Sünder. Tu na tej ziemi żyją ludzie, a wielu z nich jest grzesznikami. Manche sind gerettete. Niektórzy z nich są zbawionymi. Aber das ist die Szene, in der der Herr Jesus einmal gelebt hat. Ale to właśnie jest ta scena, w której kiedyś Pan Jezus żył. Aber jetzt ist er weggenommen aus diesem Bereich, aufgefahren in den Himmel. Ale on teraz z tego zakresu ziemskiego został wyjęty i on wstąpił do nieba. Abgesondert von den Sündern. Odłączony od grzeszników. Und dass das gemeint ist, finden wir dann weiter. I co to oznacza, to możemy o tym dowiedzieć się dalej. In dem fünften Aspekt ist höher als die Himmel geworden. W piątym aspekcie, że on by został wywyższony nad wszelkie niebiosa. Da sehen wir den Herrn Jesus in seiner ganzen Herrlichkeit, die er jetzt hat zur Rechten Gottes. Tu oglądamy Pana Jezusa w tej pełni chwały, którą on posiada po prawicy Bożej. Ich möchte euch kurz den gleichen Gedanken in Johannes 17 zeigen. Chciałbym krótko wam pokazać tą samą myśl zawartą w Ewangelii Jana w 17 rozdziale. Da sagte Herr Jesus in Vers 19: Und ich heilige mich selbst für sie.
Tu sam Pan Jezus osobiście wypowiada słowa z 19 wierszu i za nich poświęcam siebie samego. Was meinte Herr Jesus damit, wenn er sagt, ich heilige mich für euch, für die Jünger? Co Pan Jezus ma na myśli, mówiąc, że ja sam samego wyświęcam, powinno tutaj być, za tych uczniów? Er meint, ich werde diese Erde verlassen und zum Vater gehen. On tu ma na myśli to, że ja tą ziemię opuszczę i ja odejdę do Ojca. Dann bin ich beiseite gestellt von diesem Schauplatz. I wtedy będę na bok odstawiony od tej sceny tutaj na ziemi. Dann werde ich bei euch tätig sein, für euch tätig sein beim Vater. I będę za was, dla was czynny tam u Ojca. Ich heilige mich selbst für sie. Ja samego siebie wyświęcam za was. Mit ihm, dem himmlischen, sind wir verbunden. To z nim, tym niebiańskim, my teraz jesteśmy złączeni. Der Schreiber des Hebräerbriefes sagt es ebenso, abgesondert von den Sündern. I pisarz tego listu do Hebrajczyków właśnie to określił, że on jest odosobniony od grzeszników. Höher als die Himmel geworden, seine ganze Herrlichkeit, seine Macht zur Rechten Gottes. On został uczyniony wyższym nad niebiosa w całej swojej mocy i wspaniałości. Und dann werden uns noch zwei Unterschiede des Herrn Jesus zu den Priestern im Alten Testament gezeigt. I następnie pokazane są dwie różnice pomiędzy Panem Jezusem a kapłanem w Starym Testamencie. Der eine Unterschied ist, die Priester im Alten Testament mussten Tag für Tag opfern. Pierwszą różnicą jest to, że kapłani w Starym Testamencie musieli codziennie składać ofiary, dzień po dniu. Aber der Herr Jesus, er hat ein für alle Mal ein vollkommenes Opfer gebracht. Ale Pan Jezus uczynił to raz na zawsze, ofiarując siebie samego doskonale. Der zweite Unterschied, die hohen Priester im Alten Testament mussten auch für ihre eigenen Sünden Opfer bringen. Drugą różnicą jest to, z wiersza 28, że ci arcykapłani Starego Testamentu sami najpierw musieli złożyć ofiarę za swoje własne grzechy. Das musste der Herr Jesus niemals tun. Tego nie musiał Pan Jezus nigdy uczynić. Er ist der Reine, der Heilige, ohne jede Sünde. On jest ten święty i czysty, bez jakiegokolwiek grzechu. Und deshalb konnte er sich selbst zum Opfer bringen. I to dlatego on mógł siebie samego złożyć w ofierze. Das steht am Ende von Vers 27. Tak czytamy pod koniec 27 wiersza. Dann finden wir in Vers 28 noch einen Unterschied. I jeszcze jedną różnicę oglądamy w tym 28 wierszu. Das Gesetz hatte Menschen bestellt, hohe Priester zu sein. Zakon właśnie ustanawiał tych arcykapłanów ludzi. Das sind Menschen, die selbst auch Schwachheit haben. Ludzi, którzy sami też i byli w słabościach. Aber der Herr Jesus, er hat keine Schwachheit in diesem Sinn. Ale Pan Jezus w tym sensie nie miał żadnych słabości. Er ist bestellt durch das Wort des Eidschwurs als hoher Priester. On został ustanowiony słowem przysięgi jako ten arcykapłan. Er ist auch nicht gekommen in Verbindung mit dem Gesetz. On też i nie przyszedł w powiązaniu z tym zakonem, sondern er ist gekommen nach dem Gesetz in einer neuen Zeit, in einem neuen Zeitalter. Ale on przyszedł po tym zakonie, ustanawiając nowy okres czasu. Es ist die Zeit der Gnade. A to jest właśnie obecny czas łaski. Und er ist ein Sohn, der vollendet ist in Ewigkeit. I on właśnie jest tym synem, który został ustanowiony doskonałym na wieki. Vollkommen gemacht und er bleibt in Ewigkeit. On jest uczyniony doskonałym i on trwa na wieki. Dann fasst der Schreiber des Briefes in Kapitel 8, Vers 1 zusammen. I wszystkie te sprawy pisarz tego listu podsumował w pierwszym wierszu ósmego rozdziału. Er sagt, ich habe euch so viel erklärt jetzt. I mówi do nich, ja tak dużo wam już teraz wyjaśniłem. Und den Hauptpunkt, den will ich noch mal zusammenfassen.
Ale ten główny punkt teraz chciałbym podsumować. Wir haben einen solchen Hohenpriester. My właśnie posiadamy tego rodzaju najwyższego kapłana. Er hat sich gesetzt zur Rechten des Thrones. On sam zasiadł po prawicy tronu Bożego. Das erinnert uns daran, dass sein Werk der Erlösung vollbracht ist. A to właśnie przypomina o tym, że to dzieło odkupienia zostało już przez niego dokonane. In Bezug darauf konnte er sich setzen, er ist zur Ruhe gekommen. I to w związku z tym on mógł teraz zasiąść i być już w pełni zaspokojony. Aber dann kommt Vers 2. Ale teraz przychodzi wiersz drugi. Er ist ein Diener des Heiligtums. Czytamy o nim, że on jest sługą świątyni. Dort vom Himmel aus, von diesem Ehrenplatz zur Rechten Gottes. Tam z niebios, z tego miejsca chwalebnego po prawicy Bożej. Da ist der Diener dieses Heiligtums, das der Herr errichtet hat. On jest właśnie tym sługą świątyni, którą zbudował Pan. Wir kommen gleich darauf zurück. Za chwilę wrócimy jeszcze do tego. Ich möchte jetzt gern noch einen Gedanken zeigen, den der Schreiber dieses Briefes auch deutlich macht. Ale teraz chciałbym pokazać jedną ważną myśl, którą pokazuje jeszcze pisarz tego listu. Das ist jetzt vielleicht nicht so ganz einfach zu verstehen. Jest to myśl, którą na początku nie jest tak łatwo zrozumieć. Aber ich möchte diesen Gedanken doch kurz vorstellen, weil er uns die Herrlichkeit des Herrn Jesus deutlich macht. Ale chciałbym jednak ją krótko przedstawić, dlatego że ona jasno pokazuje chwałę Pana Jezusa. Diese Hebräer kamen ja aus dem Judentum. Ci Hebrajczycy, do których ten list jest skierowany, oni pochodzili z Żydostwa. Da gab es Dinge, die ihnen ganz wichtig waren. I tam dla nich rzeczy były też takie, które były dla nich bardzo ważne. Engel waren ihnen ganz wichtig. Na przykład aniołowie byli dla nich bardzo ważni. Aber der Schreiber des Briefes macht in Kapitel 1 deutlich, dass der Herr Jesus größer ist als die Engel. Ale pisarz tego listu już w pierwszym rozdziale im dobitnie to pokazuje, że Pan Jezus jest większy niż wszyscy aniołowie. Warum ist er größer als die Engel? Dlaczego jest większym niż aniołowie? Weil er Sohn ist, auch als Mensch. Dlatego, że on jest synem również jako człowiek. Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Synem moim jesteś, powiedział Bóg, dzisiaj ciebie zrodziłem. Mose war eine ganz wichtige Person für die Hebräer. Również i Mojżesz był bardzo ważną osobą dla Hebrajczyków. Mose, der treu war in seinem ganzen Haus. Mojżesz, który był wierny w całym tym domu izraelskim. Aber der Schreiber des Briefes macht in Kapitel 3 deutlich, der Herr Jesus ist größer als Mose. A pisarz tego listu do Hebrajczyków dobitnie to pokazuje w trzecim rozdziale, że Pan Jezus jest większym niż Mojżesz. Mose war Diener in seinem Haus. Mojżesz był sługą w jego domu. Aber der Herr Jesus ist Sohn über sein Haus. Ale Pan Jezus jest synem ponad tym domem. Aaron war für diese Hebräer auch eine wichtige Person. Również i Aaron dla tych Hebrajczyków był ważną osobą. Und jetzt macht der Schreiber ab Kapitel 4 und 5 deutlich, der Herr Jesus ist größer als Aaron. A pisarz tego listu w czwartym i w piątym rozdziale pokazuje, że Pan Jezus jest większym niż Aaron. Wir haben ja schon einige Unterschiede zwischen dem Herrn Jesus und den Priestern im Alten Testament gesehen. Myśmy już oglądali te niektóre różnice pomiędzy Panem Jezusem a kapłanami starotestamentowymi. Aber jetzt kommt noch ein ganz entscheidender Unterschied. Ale teraz możemy spojrzeć na jedną bardzo istotną różnicę. Der Herr Jesus ist gar nicht Priester nach der Ordnung Aarons. Pan Jezus nie jest arcykapłanem według porządku Aaronowego. Er ist Priester nach einer höheren Ordnung. On jest kapłanem według wyższego porządku. Aaron kam aus dem Stamm Levi. Aaron pochodził z plemienia Lewiego. Und Priester durften nur solche sein, die aus dieser Familie und aus diesem Stamm kamen. A kapłanami mogli być tylko tacy potomkowie, którzy z tego pokolenia i z tej tylko rodziny pochodzili. Kam der Herr Jesus aus dem Stamm Levi? Czy Pan Jezus pochodził z pokolenia Lewiego? Nein, er kam aus dem Stamm Juda. Nie, on pochodził z pokolenia Judy.
Allein von seiner Abstammung her konnte er gar nicht Priester sein in der Ordnung Aarons. Już właśnie z powodu tego swojego pochodzenia on nie mógł być kapłanem według porządku Aarona. Aber er sollte auch gar nicht Priester sein nach der Ordnung Aarons. Ale też i w ogóle on nie miał być takim kapłanem według porządku Aaronowego. Er sollte Priester sein nach einer höheren Ordnung und zwar nach der Ordnung Melchisedeks. On miał być kapłanem według wyższego porządku, mianowicie według tego porządku Melchisedeka. Was ist der große Unterschied zwischen Aaron und Melchisedek? Jaka jest wielka różnica pomiędzy Aaronem i Melchisedekiem? Aaron war Priester. Aaron był kapłanem. Und Melchisedek? A Melchisedek? Melchisedek war Priester und König zugleich. Melchizedek był kapłanem i jednocześnie był królem. Das finden wir in 1. Mose 14. O tym możemy przeczytać w pierwszej księdze Mojżeszowej w 14. rozdziale. Da wird uns Melchizedek vorgestellt. W tym rozdziale przedstawiona jest właśnie osoba Melchizedeka. Und da lesen wir in Vers 18. I czytamy w wierszu 18, 1. Mojżeszowa 14. rozdział. Vielleicht liest du den Vers einmal vor. Melchizedek zaś, król Salemu, wyniósł chleb i wino, a był on kapłanem Boga Najwyższego. Melchizedek war König von Salem. Melchizedek był królem Salemu. Und er war zugleich Priester Gottes des Höchsten. A jednocześnie był kapłanem Boga Najwyższego. Das war nicht für Aaron vorbehalten. Takie stanowisko nie było udzielone Aaronowi. Aaron war Priester, aber nicht König. Aaron był kapłanem, ale nie był królem. Aber der Herr Jesus wird einmal König und Priester sein. A Pan Jezus kiedyś właśnie będzie i królem, i kapłanem. Ich möchte das zeigen im Propheten Zacharia. Chciałbym również i to pokazać w księdze proroka Zachariasza. In Kapitel 6, Vers 13. W szóstym rozdziale, w trzynastym wierszu, Księga proroka Zachariasza, szósty rozdział, trzynasty wiersz. Wir lesen schon in Vers 12, siehe ein Mann, sein Name ist Spross. Już w połowie dwunastego wiersza możemy przeczytać, oto mąż, którego imię brzmi Latorośl. Da sehen wir, dass der Prophet hinweist auf den Herrn Jesus, den Spross aus Davids Stamm. I tu widzimy, że prorok wskazuje na Pana Jezusa, na ten odrośl z tego pnia Dawidowego. Und dann lesen wir Vers 13. I teraz przeczytajmy wiersz 13. On zbuduje przybytek Pana i zdobędzie majestat królewski. Zasiądzie jako władca na swoim tronie. Także kapłan zasiądzie na swoim tronie i będzie między obydwoma pokojowe nastawienie. Zwei Dinge werden uns gezeigt. Erstens, er wird auf seinem Thron sitzen und herrschen. Das ist Königtum. Dwie rzeczy są pokazane. On zasiądzie na swoim tronie i będzie panował, a to oznacza, że istnieje królestwo. Und wir finden, er wird Priester sein. Das ist Priestertum. I również czytamy tu o tym, że on będzie kapłanem. To świadczy o tym, że będzie kapłaństwo. Das ist die Priesterschaft nach der Ordnung Melchisedeks. To jest te kapłaństwo według tego porządku Melchisedeka. König und Priester in einer Person. Król i kapłan w jednej osobie. Merken wir, wie der Herr Jesus größer ist als Aaron? Czy właśnie teraz zauważamy, że Pan Jezus jest większym niż Aaron? O, diese wunderbare Person. O, jakaż to jest cudowna osoba. Die steht jetzt vor uns. I ta osoba teraz właśnie znajduje się przed nami. Größer als die Engel. Większa niż wszyscy aniołowie. Größer als Mose. Większa niż Mojżesz. Größer als Aaron. Większa niż Aaron. Was bedeutet dir diese Person? Co ta osoba oznacza dla ciebie? O, das Herz dieser Hebräer musste überfließen. O, spójrzmy, serca tych Hebrajczyków musiały tutaj opływać radością. Gott hatte sich ihnen offenbart in dem alten Bund. Bóg objawił się im również w Starym Przymierzu. Aber jetzt zeigt er ihnen noch etwas weitaus Größeres. Ale teraz im zostało pokazane coś o wiele większego. Und alles in einer Person, in Jesus Christus. A wszystko to w jednej osobie, w Jezusie Chrystusie. Und diese Person, die fragt auch jetzt dich, was hältst du von mir?
I ta właśnie osoba pyta się teraz osobiście ciebie, co sądzisz o mnie? Bin ich für dich auch der Größte? Czy i ja jestem dla ciebie największym? Bin ich für dich wirklich das Wichtigste im Leben? Czy rzeczywiście jestem najważniejszym dla ciebie w twoim życiu? O, wir dürfen uns viel mit dem Herrn Jesus und mit seiner Herrlichkeit beschäftigen. O, my możemy się wiele Panem Jezusem w naszym życiu zajmować i Jego chwałą. Damit er unser Herz mehr und mehr ausfüllt. Aby on nasze serca coraz to bardziej wypełniał. So ist der Herr Jesus heute schon Priester nach dieser höheren Ordnung, nach der Ordnung Melchisedeks. I tak, Pan Jezus już dzisiaj jest tym kapłanem według tego wyższego porządku, według porządku Melchisedeka. Aber solange sein Volk noch auf dem Weg durch die Wüste ist, ale jak długo jego lud będzie w tej podróży przez pustynię ziemską, übt er seinen Priesterdienst noch aus in der Art und Weise, wie Aaron es getan hat. To on wykonuje tą służbę kapłańską w ten sposób i w ten rodzaj, w jaki wykonywał to Aaron. Aber einmal dann wird er herauskommen, sichtbar erscheinen. Ale kiedyś on przyjdzie i widzialnie się wszystkim objawi. Dann wird er nicht alleine kommen, er wird die Seinen mit sich bringen. I wtedy on nie przyjdzie samotnie, on wszystkich tych, którzy należą do niego, ze sobą przyprowadzi. Und dann wird er den Priesterdienst ausüben in der Art und Weise von Melchisedek. I wtedy będzie swoje kapłaństwo spełniał w tym rodzaju tego porządku Melchisedeka. So wie Melchisedek damals Segen herausgebracht hat von Gott dem Höchsten. Tak jak wtedy Melchizedek przyniósł błogosławieństwo ze strony tego Boga Najwyższego. Und wie er Gott gepriesen hat im Namen Abrahams? I jak on Boga wysławił w tej osobie Abrahama. So wird der Herr Jesus einmal herauskommen und den ganzen Segen Gottes ausgießen auf diese Erde. I tak też Pan Jezus kiedyś przyjdzie i rozleje całe swoje błogosławieństwo na tą ziemię. Dann wird er Priester sein auf seinem Thron. Wtedy on będzie kapłanem na swoim tronie. Und dann wird er den Gottesdienst entgegennehmen und ihn darbringen vor Gott. I wtedy on będzie mógł tą służbę kapłańską wykonywać i będzie mógł przynosić chwałę Bogu. Jetzt kehren wir zurück zu unserem Kapitel. Ale wróćmy z powrotem do naszego rozdziału. Der Herr Jesus ist Diener des Heiligtums und der wahrhaftigen Hütte. Pan Jezus jest sługą świątyni i prawdziwego przybytku. Drugi wiersz ósmego rozdziału. Ich möchte gerne die großen Themen in den Kapiteln Hebräer 7 bis 10 zeigen. Chciałbym teraz pokazać te wielkie tematy, jakie są zawarte w tych rozdziałach od 7 do 10 tego listu do Hebrajczyków. In Hebräer 7 da finden wir, dass es einen neuen Priester gibt. W tym 7 rozdziale do Hebrajczyków oglądamy, że zaistniał nowy arcykapłan. Diesen neuen Priester haben wir gerade ein wenig betrachtet. Właśnie mogliśmy troszeczkę oglądać tego nowego arcykapłana. In Kapitel 8 finden wir, dass es einmal einen neuen Bund geben wird. W 8 rozdziale oglądamy, że będzie kiedyś nowe przymierze. Dieser neue Bund wird mit Israel geschlossen, wenn der Herr Jesus herauskommt als Priester nach der Ordnung Melchisedeks. Te nowe przymierze będzie z Izraelem zawarte na nowo, gdy Pan Jezus przyjdzie według tego porządku Melchizedeka. Dieser Bund, der hat drei Kennzeichen. I te nowe przymierze ma trzy cechy. Vier Kennzeichen, die ich kurz nennen möchte. Przepraszam, cztery cechy, które chciałbym krótko wymienić. In Vers 10 finden wir, dass sein Volk dann ein neues Herz haben wird. W wierszu 10 czytamy o tym, że jego naród będzie miał nowe serce. Indem ich meine Gesetze in ihren Sinn gebe, werde ich sie auch auf ihre Herzen schreiben. W połowie tego wiersza 10 czytamy: prawa moje włożę w ich umysły i na sercach ich wypiszę je. Sie werden ein neues Herz haben, das auch in der Lage ist, den Willen Gottes zu tun.
I oni będą też i w stanie tą wolę Bożą wykonywać. Das zweite, sie werden in eine neue Beziehung zu Gott kommen. I druga rzecz to jest to, że oni znajdą się w nowym związku z Bogiem. Ich werde ihnen zum Gott und sie werden mir zum Volk sein. I będę im Bogiem, a oni będą mi ludem. Das dritte in Vers 11, sie werden eine neue Erkenntnis des Herrn haben. Jedenasty wiersz pokazuje, że oni będą mieli teraz do dyspozycji nowe poznanie Pana. Sie müssen nicht mehr lehren und sagen, erkenne den Herrn, denn alle werden mich erkennen, sagt er. Tu czytamy, i nikt nie będzie uczył swego ziomka, ani też swego brata, mówiąc, poznaj Pana, bo wszyscy mnie znać będą. Und das vierte, sie werden ein neues Bewusstsein des Heils haben. I czwarta rzecz, będą mieli nową świadomość zbawienia. Ihrer Sünden und ihrer Gesetzlosigkeiten werde ich nie mehr gedenken. 12. wiersz, druga połowa, a grzechów ich nie wspomnę więcej. Das werden Segnungen sein, die Israel in dem neuen Bund genießen wird. To są błogosławieństwa, które Izrael będzie mógł z nich korzystać w tym nowym przymierzu. Dieser Bund wird geschlossen auf der Grundlage des Blutes des Herrn Jesus. Te nowe przymierze będzie zawarte na podstawie krwi Pana Jezusa. Deswegen sagte Herr Jesus auch, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dlatego też i Pan Jezus powiedział, ten kielich jest nowym przymierzem w tym nowym związku z wami. Aber dieser Bund wird nicht geschlossen mit uns. Ale te nowe przymierze nie jest nawiązywane z nami. Nein, wir haben noch eine innigere Beziehung als einen Bund. Nie, my mamy stanowisko o wiele bliższe i związek o wiele bliższy niż takie przymierze. Wir gehören zu der Familie Gottes. Nie, my należymy do rodziny Bożej. Aber wir dürfen diese Segnungen, die Israel im neuen Bund genießen wird, heute schon kennen. Ale my te błogosławieństwa, z których będą korzystali kiedyś ludzie z Izraela, możemy już dzisiaj znać i z nich korzystać. Wir dürfen wissen, wir haben ein neues Herz, ein neues Leben. My możemy wiedzieć, że my mamy nowe serce i nowe życie. Wir dürfen wissen, wir stehen in einer neuen Beziehung zu Gott. My możemy o tym wiedzieć, że my teraz jesteśmy w nowym związku z Bogiem. Erst in dem Herrn Jesus unser Vater geworden. Bo on w Panu Jezusie stał się naszym ojcem. Wir dürfen den Herrn erkennen. Możemy poznać Pana. Und wir dürfen in ihm Gott sehen. I możemy w nim Boga oglądać. Und wir dürfen Heilsgewissheit haben. I możemy mieć pewność zbawienia. Heilsgewissheit. Możemy mieć pewność zbawienia. Darf ich dich mal fragen, hast du Gewissheit des Heils? Pozwól, że ciebie zapytam, czy masz pewność zbawienia? Möchte dich erinnern an eine Frau, die eine schlimme Krankheit hatte. Chciałbym teraz opowiedzieć o pewnej kobiecie ciężko chorej. Sie kam zu dem Herrn Jesus. Ona przyszła do Pana Jezusa. Und sie rührte seine Kleider an. Ona dotknęła się jego szat. Und sie merkte sofort, dass ihre Krankheit vorbei war. I natychmiast odczuła to, że ustąpiła jej choroba. Ja, denkst du, dann war ja alles gut. To teraz sobie pomyślisz, no tak, to wszystko już teraz jest z nią w porządku. Da konnte sie ja gesund nach Hause gehen. Więc może teraz uzdrowiona odejść do domu. Aber der Herr Jesus lässt sie nicht einfach gehen. Ale Pan Jezus nie pozwolił, aby tak sobie po prostu odeszła. Obwohl so viele Menschen um ihn herum standen, fragt er, wer hat mich angerührt? Pomimo, że wokoło niego tak dużo ludzi stało, on odwraca się i pyta, kto się mnie dotknął? Die Jünger sagen, wie fragst du das, wo so viele Menschen dich umdrängen? Uczniowie mu mówią, Panie, dlaczego tak pytasz? Przecież tak wielu ludzi się tu ciśnie. Aber diese Frau wusste, ich bin gemeint. Ale ta kobieta dokładnie wiedziała, to o niej jest mowa. Und dann kommt sie zu dem Herrn Jesus, zitternd fällt sie vor ihm nieder. Ona z drżeniem przyszła do Pana Jezusa i padła przed nim do nóg. Dann sagt sie alles, was geschehen war. I wyznała mu wszystko, co się stało. Dass sie gekommen war ihrer Krankheit wegen.
że ona przyszła z powodu swojej ciężkiej choroby do niego, dass sie bei dem Herrn Jesus Rettung gesucht hatte, że ona właśnie szukała ratunku u Pana Jezusa. Dann sagte Herr Jesus ihr, geh hin in Frieden. I wtedy Pan Jezus do niej powiedział, idź w pokoju. Dein Glaube hat dich geheilt. Wiara twoja uzdrowiła ciebie. Sei gesund von deiner Plage. Bądź uzdrowiona z twojej choroby. Weißt du, bevor der Herr Jesus das zu ihr gesagt hatte, wiesz co, zanim Pan Jezus to właśnie do niej powiedział, da hatte sie keine Heilsgewissheit, to ona nie miała jeszcze pewności zbawienia. Sie hatte zwar gespürt, dass die Krankheit aufhörte, ona wprawdzie czuła to, że ustało to źródło jej choroby, ihre Erfahrung zeigte, ich bin wieder gesund. Jej doświadczenie życiowe podpowiedziało jej, jestem już uzdrowiona. Aber das war alles, was sie hatte. Ale to było wszystko, co ona posiadała. Sie kam vielleicht zu Hause zu ihren Freundinnen. Ona przyszła do domu, może do swoich przyjaciół. Da fragen sie, ja geht's dir wirklich besser? Pytają ją, czy rzeczywiście się dobrze czujesz? Ob die Krankheit nicht wiederkommt? A może choroba znowu powróci? No konnte sie unsicher werden. I wtedy, gdyby tak poszła do domu, to mogłaby być zaniepokojona i wpaść w wątpliwości. Vielleicht wird sie am nächsten Morgen mit Angst und Sorge aufgewacht sein? Może następnego ranku by się pełna trosk i zmartwień znowu obudziła? Bin ich wirklich immer noch gesund? Czy rzeczywiście jeszcze dalej jestem zdrowa? So ist es, wenn sich die Heilssicherheit auf unsere Gefühle oder unsere Erfahrungen stützt. Tak właśnie będzie, jeżeli tę pewność zbawienia będziemy opierali o nasze własne uczucia albo własne doświadczenia. Das ist kein sicheres Fundament. Wiedzcie, że to nie jest pewny, bezpieczny fundament. Da können schnell Zweifel aufkommen. Bo bardzo szybko mogą wystąpić wątpliwości. Unsere Gefühle sind so wechselhaft. Gdyż nasze uczucia są tak bardzo zmienne. Unsere Erfahrungen sind so relativ. A nasze doświadczenia są takie relatywne. Aber wir haben eine Sicherheit. Ale my mamy taką pewność. Und diese Sicherheit ruht auf dem Wort des Herrn Jesus. A ta pewność opiera się o słowa Pana Jezusa. Wenn ihre Freundinnen sie fragten, bist du denn sicher, dass du gesund bist? Gdyby jej przyjaciółki pytały, jesteś pewna, że jesteś uzdrowiona? Da konnte sie sagen, ja, er hat es mir gesagt. To teraz ona mogła powiedzieć, tak, on mi właśnie to powiedział. Er hat mir gesagt, dein Glaube hat dich geheilt. On mi powiedział, twoja wiara ciebie uzdrowiła. Er hat mir gesagt, sei gesund. On mi powiedział, bądź uzdrowiona z twojej choroby. Und deswegen kann ich in Frieden gehen. I to dlatego mogłam odejść pełna spokoju od niego. Worauf stützt sich unsere Heilsgewissheit? A teraz pytam, na czym opiera się nasza pewność zbawienia? Auf das Wort des Herrn Jesus. Właśnie powinna się opierać na słowie Pana Jezusa. Wer an den Sohn glaubt, kto wierzy w Syna, hat ewiges Leben. Ma życie wieczne. Niemand wird sie aus meiner Hand rauben. I nikt nie wyrwie go z mojej ręki. Sie gehen nicht verloren ewiglich. I nie pójdą na potępienie na wieki. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist Gott treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Jeśli nasze grzechy wyznajemy, to Bóg jest wierny i sprawiedliwy i nam grzechy nasze odpuszcza. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Kto ma Syna, ma życie. Das sind Aussagen aus Gottes Wort, die uns Gewissheit des Heils geben. To są wypowiedzi Słowa Bożego, które dają nam pewność zbawienia. Nein, das ist nicht Vermessenheit und auch nicht Überheblichkeit. Nie, to nie jest wyniosłość albo pycha. Es bedeutet einfach, Gott beim Wort zu nehmen. Nie, to po prostu oznacza uchwyć Boga za Jego Słowo. So dürfen wir diese Segnungen, die Israel unter dem neuen Bund genießen wird, heute schon vorwegnehmen. I tak, my możemy te błogosławieństwa, które kiedyś dopiero będą udziałem Izraela, my możemy już z nich teraz wcześniej korzystać. In Kapitel 9 zeigt uns der Brief dann, dass es ein neues Heiligtum gibt.
W 9 rozdziale to Pismo nam pokazuje, że jest nowa świątynia. Im Alten Testament da gab es ein Heiligtum, ein weltliches. W Starym Testamencie była świątynia, świątynia tutaj ziemska. Es war diese Hütte in der Wüste, die er meint. Tutaj jest mowa o tym namiocie zgromadzenia, który został zbudowany na pustyni. Aber jetzt gibt es ein himmlisches Heiligtum. Ale teraz istnieje niebiańska świątynia. Das ist das neue Heiligtum, in dem Gottesdienst dargebracht werden kann. To jest ta świątynia, w której może być teraz sprawowana służba dla Boga. So gibt es ein neues Heiligtum und es gibt auch ein besseres Opfer. Jest też nowa świątynia i lepsza ofiara. Im Alten Testament da wurden Tiere gebracht als Opfer. W Starym Testamencie wiemy, były składane zwierzęta na ofiarę. Und es mussten immer wieder neue Tiere geschlachtet werden. Ciągle na nowo nowe zwierzęta musiały być zabijane. Und das Blut dieser Tiere konnte niemals Sünden wegnehmen. A krew tych zwierząt nie mogła nigdy zgładzić grzechu na zawsze. Jedes Opfertier, das geschlachtet wurde, war wieder eine neue Erinnerung an die Sünde. Bo ciągle na nowo płynąca krew z następnego zwierzęcia stanowiła przypomnienie o tym popełnionym grzechu. Aber jetzt gibt es ein besseres Opfer. Ale teraz jest lepsza ofiara. Es ist das Opfer des Herrn Jesus. Jest to ofiara Pana Jezusa. Er ist ein für alle Mal geopfert worden. On raz na zawsze został ofiarowany. Dieses Opfer ist in der Lage, die bis zur Abschaffung der Sünde zu wirken. I ta ofiara jest w stanie działać aż do chwili usunięcia całkowitego grzechu. Wir finden das in Vers 26 am Ende. Możemy o tym przeczytać w tym 9 rozdziale pod koniec 26 wierszu. Der Herr Jesus ist einmal offenbart worden. Pan Jezus objawił się jeden raz. Zur Abschaffung der Sünde durch sein Opfer. U schyłku wieków dla zgładzenia grzechów przez ofiarowanie samego siebie. Das ist noch zukünftig, dass die Sünde abgeschafft sein wird. Jest to rzecz jeszcze leżąca w przyszłości, że grzech będzie całkowicie usunięty, zgładzony. Aber wenn es einmal so sein wird, dann wird es sein auf der Grundlage seines Opfers. Ale jeśli to się stanie kiedyś w przyszłości, to stanie się to tylko i wyłącznie na podstawie jego ofiary. So haben wir also jetzt einen neuen Priester gefunden. A więc oglądaliśmy teraz nowego kapłana. Einen neuen Bund. Nowe przymierze. Ein neues Heiligtum. Nową świątynię. Und auch ein neues besseres Opfer. I nową lepszą ofiarę. Was fehlt denn jetzt noch? Co nam jeszcze teraz brakuje? Das ist das Thema, zu dem der Schreiber in Kapitel 10 kommt. To jest właśnie temat, do którego przechodzi pisarz tego listu w 10 rozdziale. Was noch fehlt, sind die neuen Anbeter. To, czego brakuje, to brak jest tych nowych chwalców. Und wer sind diese neuen Anbeter? Kim są ci nowi chwalcy? Das sind die, die mit einem Opfer auf immer da vollkommen gemacht sind. To są ci, którzy jedną ofiarą zostali doskonałymi uczynieni. Das lesen wir in Kapitel 10, Vers 14. O tym możemy przeczytać w 10 rozdziale, w 14 wierszu. Wenn du den Vers einmal vorliest. Albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni. Danke. Diese neuen Anbeter, das sind die, die an den Herrn Jesus glauben. Tymi nowymi chwalcami są właśnie wszyscy ci, którzy wierzą w Pana Jezusa. Du und ich, die geheiligt sind durch das Opfer des Herrn Jesus. Ty i ja, którzy zostaliśmy uświęceni przez ofiarę Pana Jezusa. Und jetzt wird uns eine dreifache Sicherheit hier gegeben. I tutaj dana nam jest trzykrotna pewność albo trzykrotne zabezpieczenie. In Vers 10 wird uns gesagt, dass wir durch den Willen Gottes geheiligt sind. W wierszu 10 jest pokazane, że to my zostaliśmy tą wolą Bożą uświęceni. Es war also der Wille Gottes, uns vollkommen zu machen.
A więc to było wolą Bożą, abyśmy my byli doskonałymi uczynieni. Dann haben wir in Vers 14 gefunden, dass es durch das eine Opfer des Herrn Jesus geschehen ist. I w wierszu 14 o tym już mówiliśmy, że to stało się tą jedną ofiarą, którą uczynił Pan Jezus. Vollkommen gemacht durch sein Opfer. Doskonałymi uczynieni przez Jego ofiarę. Und dann finden wir in Vers 15 das Zeugnis darüber durch den Heiligen Geist. A w wierszu 15, że świadczy o tym Duch Święty. Zusammenfassend wird gesagt, wo eine Vergebung derselben ist, da ist nicht mehr ein Opfer für die Sünde. I podsumowując to wszystko razem, można powiedzieć, gdzie jest przebaczenie grzechów, tam nie ma już ofiary za grzech. Wenn es eine solche dreifache Sicherheit gibt, a więc jeżeli istnieje takie trzykrotne zabezpieczenie, pewność tego, kann es dann noch einen Zweifel, eine Frage geben, ob wir passend sind, als neue Anbeter Gott zu nahen? Czy może jeszcze powstać wątpliwość, że my jesteśmy uczynieni odpowiednimi do tego, aby być bliskości Bożej, Jego chwalcami? Nein, da gibt es keine Frage, keine Zweifel mehr. Nie, nie ma już żadnych wątpliwości. Du und ich, die vollkommen gemacht sind durch das Opfer des Herrn Jesus. Ty i ja, uczynieni doskonałymi przez ofiarę Pana Jezusa. Wir dürfen diese neuen Anbeter sein und Gott nahen mit Anbetung. Możemy stać się tymi nowymi chwalcami, przybliżającymi się do Boga w nowym uwielbieniu. Und das ist die Konsequenz oder die Schlussfolgerung ab Kapitel 10, Vers 19. I taka jest tego konsekwencja, która została pokazana w tym 10 rozdziale, począwszy od 19 wierszu. Den Abschnitt wollen wir noch lesen, Vers 19 bis 25. I właśnie ten urywek chcielibyśmy przeczytać od 19 do 25 wiersza, list do Hebrajczyków, 10 rozdział. Mając więc, bracia, wolność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni, drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas poprzez zasłonę, to jest poprzez ciało swoje, oraz kapłana wielkiego nad domem Bożym. Wejdźmy na nią ze szczerym sercem, w pełni wiary, oczyszczeni w sercach od złego sumienia i obmyci na ciele wodą czystą. Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest ten, który dał obietnicę. I baczmy jedni na drugich w celu pobudzania się do miłości i dobrych uczynków, nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, i to tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża. Da haben wir die Zusammenfassung von dem, was in den Kapiteln 7 bis 10 gezeigt worden war. Tu oglądamy streszczenie wszystkiego tego, co oglądaliśmy w tych rozdziałach od 7 do 10. Nun, nachdem euch das alles so erklärt worden ist. A więc po tym wszystkim, jak to zostało wam już wyjaśnione, da haben wir Freimütigkeit. To mamy właśnie, bracia, tą wolność. Wir haben Freimütigkeit zum Eintritt in das Heiligtum. Mamy tą wolność, aby mieć wolny wstęp do świątyni. In Kapitel 4 hatten wir gesehen diese Freimütigkeit, um zum Thron der Gnade zu gehen. Kapitel 4. W czwartym rozdziale oglądaliśmy to, że możemy wejść do tej świątyni. Da ging es darum, dass wir Gott unsere Schwierigkeiten, unsere Probleme sagen können, um Gnade zu bekommen. Tam chodziło o to, że możemy Bogu przynieść nasze problemy, powiedzieć Mu o naszych trudnościach, w tym celu, abyśmy otrzymali Jego pomoc. Aber hier sehen wir, dass wir eintreten dürfen ins Heiligtum. Ale tutaj oglądamy, że mamy tą możliwość wstępu do tej świątyni. Eintreten in die Gegenwart Gottes. Mamy tą możliwość, aby przystąpić do tej obecności Bożej. Vor Gott hintreten, um ihm Dank und Anbetung zu bringen.
przystępować przed Niego, aby Jemu przynosić dziękczynienie i uwielbienie, um priesterlich zu dienen unserem Gott im Heiligtum, aby usługiwać w sposób usługiwania kapłana tam dla Boga w świątyni. Diese Freimütigkeit haben wir durch das Blut Jesu. Tą wolność mamy teraz przez krew Pana Jezusa. Dieser Weg ins Heiligtum ist ein neuer Weg. Ta droga do świątyni jest nową drogą. Er hat nichts mehr zu tun mit dem Alten. Ona nic nie ma do, czy nie łączy się z tą starą drogą. Nichts zu tun mit dem Judentum. W ogóle nie ma nic do czynienia z żydostwem. Es ist auch ein lebendiger Weg. Gdyż to jest droga żywa. Diesen Weg gehen solche, die Leben aus Gott haben. Tą drogą idą ci, którzy mają życie z Boga. Und es ist kein Weg, auf dem es tote Formen und Gebote gibt. I to nie jest droga, na której są tylko martwe formułki i przykazania. Sondern es ist ein lebendiger Weg, wo Gott wirkt durch seinen lebendigen Geist. Ale jest to droga żywa, na której Bóg działa przez swojego żywego ducha. Der Herr Jesus selbst hat uns diesen Weg eingeweiht. Pan Jezus sam osobiście nam tą drogę poświęcił. Er ist diesen Weg gegangen und er ist jetzt im Heiligtum. On sam tą drogą wcześniej przeszedł i on teraz znajduje się w świątyni. Durch den Vorhang hin hat er ihn uns eingeweiht. On przez tą zasłonę nam tą drogę poświęcił. Der Vorhang ist zerrissen. Jak wiemy, ta zasłona w świątyni się rozerwała z góry na dół. Der Weg ist frei gemacht. I ta droga została teraz już otwarta dla nas. Um das möglich zu machen, musste er sterben. I aby to umożliwić, to on musiał umrzeć. Und so hat er uns diesen Weg eingeweiht, indem er gestorben ist und als Auferstandener zurückgekehrt ist, von wo er ausgegangen war. I aby nam tą drogę poświęcić, to on musiał umrzeć. On musiał zmartwychwstać i on musiał tą drogą przejść jako pierwszy do świątyni niebiańskiej. Und dort ist er jetzt unser großer Priester über das Haus Gottes. I tam on dla nas jest tym wielkim kapłanem nad domem Bożym. Weil er dort ist, dürfen wir mit Freimütigkeit eintreten ins Heiligtum. I ponieważ on tam jest, to my teraz możemy przystępować z tą ufnością do tej świątyni. Und da kommt dieser Appell in Vers 22. I dlatego też i do nas skierowany jest ten apel w wierszu 22. Lasst uns hinzutreten. I my też wejdźmy na nią. Es wird noch einmal zusammengefasst, wie wir hinzutreten. Jeszcze raz to zostało podkreślone, w jaki sposób mamy tam przystępować. Mit wahrhaftigem Herzen. Z tym szczerym sercem. Wir haben volle Gewissheit durch den Glauben. Mamy pełną ufność, czy spokojne sumienie poprzez wiarę. Gewissheit des Heils, wo wir eben drüber nachgedacht haben. To chodzi o tę pewność zbawienia, o którym poprzednio rozważaliśmy. Unsere Herzen sind besprengt. I nasze serca zostały teraz pokropione. Wir sind gereinigt vom bösen Gewissen. I zostaliśmy oczyszczeni od złego sumienia. Wir sind gewaschen mit reinem Wasser. All das ist geschehen. Zostaliśmy obmyci wodą czystą. Wszystko to już się stało. Der Schreiber nimmt hier Bezug auf die Heiligung der Priester zum Priesterdienst im Alten Testament. Tutaj pisarz tego listu nawiązuje do poświęcania kapłanów, zanim przystąpili do tej służby w Starym Przymierzu. In 2. Mose 29 können wir das nachlesen. W drugiej Księdze Mojżeszowej, 29 rozdziale, możemy o tym przeczytać. Da wurden sie gewaschen mit Wasser. Oni tam zostali obmyci wodą. Und da wurde Blut gesprengt auf sie. Zostali pokropieni krwią. Und so wurden sie geheiligt zum Dienst. I w ten sposób zostali wyświęceni do wykonywania tej służby. Und du und ich, wir sind grundsätzlich gereinigt, geheiligt, um als Priester zu dienen im Heiligtum. I ty i ja zostaliśmy oczyszczeni i poświęceni, aby wykonywać tą służbę kapłana w tej świątyni. Dass wir auch in unserem praktischen Leben dem entsprechen wollen, das ist uns völlig klar. A to, że my w naszym praktycznym życiu tak bardzo pragniemy temu sprostać, to na pewno nam wszystkim jest to jasne. Dafür stand auch das Waschbecken im Vorhof der Stiftshütte. Po to też i stała ta umywalnia z wodą przed wejściem do świątyni.
Aber der Gedanke hier ist, ihr seid passend gemacht. Ale myśl tutaj zawarta jest taka, wy jesteście już odpowiednimi, dopasowanymi, uczynieni. Und jetzt macht doch reichlich Gebrauch davon. Ale teraz zacznijcie obficie z tego korzystać. Tretet doch ein ins Heiligtum, um Gott priesterlich zu dienen. Wstępujcie do tej świątyni, abyście mogli Bogu w sposób kapłański usługiwać. Wie können wir das denn machen? Wie können wir denn Gott als Priester dienen? Jak to możemy teraz wykonywać, żeby wykonywać jako kapłani tą służbę przed Bogiem? Was können wir ihm denn bringen? Co my możemy mu teraz przynosić? Geistliche Schlachtopfer, sagt Petrus. Piotr do nas napisał, możemy mu przynosić te duchowe, rzeźne ofiary. O, was ist das, was wir ihm bringen können? A więc, co to jest, co możemy mu przynosić? Wir können ihm den Herrn Jesus bringen. My możemy mu przynosić Pana Jezusa. Der dieses vollkommene Opfer gestellt hat. Ten, który złożył tą doskonałą ofiarę. Und weißt du, wie du ein solcher Anbeter werden kannst? I czy wiesz, w jaki sposób możesz stać się tego rodzaju chwalcą? Indem du den Herrn Jesus anschaust. Przez to, że ty będziesz przyglądał się, oglądał Pana Jezusa. Lies doch bitte mal in den Evangelien nach, wie er diesen Weg nach Golgatha gegangen ist. Proszę, przeczytaj sobie tą drogę z Ewangelii, gdy on szedł przez całe życie w kierunku Golgoty. Begleite ihn doch mal in diesen Augenblicken. I towarzysz mu w tych chwilach. Als er das Opfer am Kreuz auf Golgatha geworden ist. Gdy on stał się tą ofiarą na krzyżu Golgoty. Beschäftige dich mit seinen Leiden. Zajmuj się jego cierpieniami. Und auf einmal wirst du merken, wie er groß wird in deinem Herzen. I nagle wtedy zauważysz, jak on stanie się wielkim dla twojego serca. Auf einmal wirst du merken, wie Dankbarkeit in deinem Herzen kommt. I nagle wtedy zauważysz, jak wdzięczność wstępuje w twoje serce. Wie du über ihn erstaunst. O Herr Jesus, was hast du da getan? Jak ty będziesz go podziwiać. O Panie Jezu, co ty tam dokonałeś? Herr Jesus, was bist du für eine wunderbare Person? O Panie Jezu, jaką cudowną osobą ty jesteś? Na darfst du deinem Gott und Vater etwas davon sagen, was du gefunden hast in ihm. I wtedy możesz Twojemu Bogu i Ojcu opowiadać, co Ty znalazłeś właśnie wspaniałego na Jego osobie. Und dann darfst du ein solcher Anbeter sein in einem solchen Moment. I wtedy możesz być w takim momencie tym chwalcą Bożym. Da gibt es eine besondere Gelegenheit. Jest szczególnego rodzaju okazja po temu, wo wir gemeinsam uns mit dem Herrn Jesus beschäftigen dürfen. Wtedy, gdy wspólnie, społecznie możemy się zajmować Panem Jezusem, wenn wir zusammen sind, um seinen Tod zu verkündigen. Wtedy, gdy jesteśmy razem zgromadzeni, aby opowiadać, ogłaszać Jego śmierć. Wenn der Herr Jesus noch nicht gekommen ist, dürfen wir es vielleicht morgen noch einmal tun. Jeśli Pan Jezus do tego czasu nie przyjdzie, to będziemy mogli to jutro może czynić. In Mikołów, in Katowice, in Orzeszy. Tutaj w Mikołowie, w Katowicach, w Orzeszu. Da, wo du zu Hause bist. Tam, gdzie ty masz swój miejscowy zbór. Aber die Frage ist, wie kommst du denn dorthin? Ale teraz powstaje pytanie, jak możesz dojść do tego? In 5. Mose 16, da sagt Gott seinem irdischen Volk. W 5. Mojżeszowej, w 16. rozdziale Bóg powiedział do swojego ziemskiego narodu: Ihr sollt nicht leer vor mir erscheinen. A nie przychodźcie przed oblicze moje z pustymi rękoma. Kannst du etwas mitbringen, wenn du in die Gegenwart Gottes trittst? Czy ty możesz coś ze sobą przynieść, gdy zjawiasz się przed obliczem Bożym? Da dürfen wir sammeln die Woche über. Wtedy, pamiętaj, my możemy cały tydzień gromadzić. Dass wir dann gefüllte Hände haben, wenn wir am ersten Tag der Woche zu ihm kommen. Abyśmy mieli wypełnione ręce, gdy pierwszy dzień tygodnia przyjdziemy przed Jego oblicze. O Gott lädt uns ein, lasst uns hinzutreten. Bóg nas zaprasza, przystępujcie do Niego. Sei doch mehr ein Anbeter in Geist und in Wahrheit. Bądźcie więcej niż chwalcami w duchu i w prawdzie. Gott wartet darauf, dass du so zu ihm kommst, um ihm priesterlich zu dienen. Bóg oczekuje od ciebie tego, abyś ty mógł w sposób ten kapłański usługiwać.
dieser priesterliche Dienst im Heiligtum und der Weg über diese Erde gehen zusammen. I w tej kapłańskiej służbie w świątyni i w tej drodze tutaj na tej ziemi. Deswegen kommt in Vers 23 ein weiteres lasst uns. Znajdujemy też i w wierszu 23 jeszcze raz te wezwanie. Chciejmy jeszcze. Lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unbeweglich festhalten. Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy. Lasst uns ausharren auf dem Weg. Chciejmy dalej wytrwać na tej drodze. Und warum? Weil wir so stark und gut sind. I to dlaczego? Bo my jesteśmy tacy mocni i dobrzy? Nein, weil treu ist. Nie, to dlatego, że On jest wierny. Treu ist der die Verheißung gegeben hat. Bo wierny jest Ten, który dał obietnicę. Dann kommt ein drittes, lasst uns. I po raz trzeci też czytamy te wezwanie, chciejmy. Lasst uns aufeinander acht haben. W następnym wierszu chciejmy baczyć jedni na drugich. Nicht als Polizei. To nie chodzi o to, aby być policją. Nicht um irgendeine Sache zu finden bei dem anderen, die uns nicht passt. Nie chodzi o to, aby poszukiwać i znaleźć u kogoś drugiego sprawę, która by nie była w porządku. Nein, um einander zu helfen. Nie, po to, aby wzajemnie sobie pomagać. Zur Anreizung zur Liebe. Aby być tym zachętą, pobudką do miłości. Oh, dass wir doch mehr einander eine Hilfe wären, um Liebe zu fördern. Obyśmy byli bardziej dla siebie nawzajem tą zachętą, aby pobudzać się do miłości. Wie schön wäre das, wenn wir einander ein Anreiz wären zur Liebe und zu guten Werken. Jakie to by było piękne, gdybyśmy byli dla siebie nawzajem tą zachętą do miłości i dobrych uczynków. Oh, wir können dem Fleisch Vorschriften auf Vorschriften machen und es nützt gar nichts. My możemy dla naszego własnego ciała ustanawiać przepis za przepisem, ale wiedz, to nic nie pomoże. Und wir können dem Fleisch die schönsten Vorträge halten, es wird dadurch nicht besser. I my możemy naszemu ciału najpiękniejsze kazania prawić, ale to nic nie zmieni. Aber wir können auf den Herrn Jesus hinweisen. No, ale my możemy również i wskazywać na Pana Jezusa. Wir können das neue Leben fördern. I w ten sposób możemy pobudzać to nowe życie. Wir können den Herrn Jesus groß vor die Herzen stellen. Możemy Pana Jezusa przedstawiać jako tego wielkiego przed naszymi sercami. Und das wird Anreizung zur Liebe und zu guten Werken sein. Aby to było tą pobudką do miłości i dobrych uczynków. Und so wollen wir das Zusammenkommen nicht aufgeben. I w ten sposób też nie zaniedbujmy naszych wspólnych zgromadzeń. Damals war es bei einigen Sitte und vielleicht ist es auch heute so. Wtedy już było to u niektórych w zwyczaju, a może też i po dziś dzień tak jest u niektórych w zwyczaju? Nein, wir wollen das Zusammenkommen nicht aufgeben. Nie rezygnujmy ze wspólnego zgromadzania się. Worauf müssen wir dann blicken? A na co musimy wtedy patrzeć? Auf die Geschwister? Na współwierzących? Nein. Nie. Auf uns selbst? Na nas samych? Nein. Nie. Aber auf den Herrn Jesus. Na Pana Jezusa. Und das umso mehr, je mehr ihr den Tag näher kommen seht. Ale to tym bardziej, im bardziej widzicie, że przybliża się ten dzień. Das ist der Tag, wo der Herr Jesus kommt. A mowa jest o tym dniu, w którym Pan Jezus przyjdzie. Darauf dürfen wir schauen. Na to my możemy teraz spoglądać. Und dann werden wir den Mut und die Freude haben. I wtedy będziemy mieli tą zachętę, tą radość do tego, dass wir das zusammenkommen nicht aufgeben. Aby nie zaniedbywać wspólnego zgromadzania się. Dass wir das Bekenntnis der Hoffnung gut festhalten. Abyśmy się mocno trzymali tego wyznania nadziei naszej. Und dass wir hinzutreten, um priesterlich zu dienen. I abyśmy przystępowali do Niego i usługiwali w sposób kapłański. Was bleibt uns jetzt am Schluss übrig? Co nam na koniec teraz pozostaje? Vielleicht können wir nicht alles behalten, was wir gehört haben. Może nie jesteśmy w stanie wszystko zapamiętać, cośmy słyszeli. Aber ihr Lieben, eins darf übrig bleiben. Ale umiłowani, jedno mogłoby pozostać. Der Herr Jesus lebt. Pan Jezus żyje.
Und ist im Himmel tätig für dich und für mich. I on w niebie znajdując się jest czynny, wstawiając się za mną i za tobą. Und weil da ist, haben wir alles, was wir brauchen. I ponieważ on tam się znajduje, to my posiadamy wszystko, co potrzebujemy. Hier auf dieser Erde gibt es viele Probleme. Tu na tej ziemi jest wiele różnych problemów. Hier auf dieser Erde gibt es viele Enttäuschungen. Tu na tej ziemi możemy się wielokrotnie zawieść. Auch über uns selbst sind wir oft enttäuscht. Nawet zawodzimy się bardzo często na samych sobie. Wir alle straucheln oft. O, mamy napisane, my wszyscy często potykamy się. Aber der Jesus ist tätig für uns in seinem Dienst der Liebe, uns die Füße zu waschen. Ale Pan Jezus jest czynny dla nas w swojej służbie umywania stóp. Ist da als Sachwalter bei dem Vater, wenn wir gesündigt haben. On tam jest u Ojca jako orędownik wtedy, gdy my zgrzeszymy. Und ist unser großer hoher Priester, der lebt und uns zu retten vermag bis ans Ende. A on jest też tym wielkim arcykapłanem, który żyje, który jest w stanie nas wyratować i doprowadzić nas aż do końca. Der da ist als Priester und Sohn über sein Haus. Który tam jest jako kapłan i jako syn nad jego domem. Damit wir hinzutreten, priesterlich zu dienen. Abyśmy do niego przystępowali i wykonywali tą służbę kapłańską. Ihr Lieben, wollen wir wegblicken von uns auf ihn. O umiłowani, nie patrzmy na siebie. Odwróćmy nasz wzrok od nas samych, spójrzmy na Niego. Wollen wir wegblicken von den Geschwistern auf ihn. Odwróćmy nasz wzrok też od naszych współwierzących, a spójrzmy na Niego. Wollen wir wegblicken von den ganzen Schwierigkeiten und Problemen auf ihn. Odwróćmy nasz wzrok od wszystkich trudności i problemów i spójrzmy na Niego. Hinschauend auf Jesum, spoglądając na Jezusa, den Anfänger und Vollender des Glaubens, sprawcę i dokończyciela wiary. Und mit diesem Blick ihm entgegeneilen, bald kommt I mając tak skierowane na Niego spojrzenie, zdążajmy do Niego, gdyż wiemy, że On wkrótce przyjdzie.